Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam w drugiej części naszej konferencji, która tym razem będzie polegała na dyskusji. Na dyskusji, którą sobie zatytułowaliśmy Bez kultury ani rusz. Takie sformułowanie bardzo silnie koresponduje zarówno z tematem konferencji, jak i całego naszego projektu, czyli tradycja dla rozwoju. Mamy tak sformułowanym temacie niejako trzy obszary, no, metaforycznie rzecz ujmując, czy trzy problemy, czyli tradycja, rozwój, no i owa kultura, bez której ani rusz, co każe nam myśleć także o tym, jaka jest relacja między autotelicznością kultury, a jej pragmatycznym użyciem i czy to użycie, sam fakt chęci użycia kultury rozwojowego, użycia kultury jest obciążone, czy nie jest, czy jest obciążone grzechem wykorzystania. Tak to sobie roboczo nazwałem, czy może wręcz odwrotnie. Tak jak powiedziała pani profesor Jacyno w naszej pierwszej części, powinniśmy myśleć i dbać, bo ten proces już się dzieje, o czymś, co ona nazwała antropologizacją gospodarki, mówiąc, że każda ekonomia jest zakorzeniona w kulturze i właściwie inaczej być nie może. Niby to abstrakcyjne, ale z naszych doświadczeń, z naszej praktyki, z naszych również badań wynika, że to są sprawy, które się ze sobą bardzo silnie wiążą. Właściwie można powiedzieć, że to jest taka oczywista oczywistość, cytując klasyka, że kultura i rozwój są ze sobą nierozerwalnie połączone. Będziemy dyskutowali w gronie pięciu osób. Do tej dyskusji zostały zaproszone trzy osoby. Bardzo będę prosił, aby się one ujawniły, bo jak mamy dyskutować, to byłoby dobrze, żebyśmy widzieli, że ze sobą rozmawiamy. Sądzę, że system transmisji naszych danych udźwignie nasze twarze i naszą obecność dyskusyjną. Jest już, pojawiła się Sulisława Borowska. Będę was przedstawiał bardzo skrótowo, nic nie będę wam wypominał różnych żadnych rzeczy. Sulina jest związana z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym we Wieżycy i jest animatorką kultury, pedagogiem i tam różne ma inne umiejętności, ale myślę, że one są tutaj najważniejsze. Pokazała się również pani Jolanta Krawczykiewicz, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, powiedziałbym człowiek teatru i różnych innych aktywności, zdolności i umiejętności. Jest również pani Monika Jastrzębska-Opic. Pani Moniko, pani się tam tego pokaże nam, żebyśmy mogli rozmawiać. Szefowa Żuławskiego Ośrodka Kultury. Mam nadzieję, że zaraz się pani Monika do nas dołączy. I Krzysztof, jest pani Monika, bardzo dobrze. I jest Krzysztof Czyżewski, współzałożyciel, inicjator Fundacji Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w Sejnach. Pozdrawiamy dalekie Kresy Sejneńskie. Rozumiem, Krzysztof, że jesteś w domu w tej chwili. Musisz, jak do mnie mówisz, mikrofon włączyć. Będę ci teraz przeszkadzał. W Krasnogródzie jestem. Tak? W Krasnogródzie, okej. Okay. Jasne. Proszę Państwa, jesteśmy w takim gronie. Jest trochę osób, które się przysłuchują, uczestniczą w naszym spotkaniu. Konwencja będzie taka, że zrobimy sobie pierwszą rundę wypowiedzi, co do których się umówiliśmy z naszymi uczestnikami. Potem ja oczywiście będę słuchał, będę starał się, żebyśmy trochę podyskutowali, porozmawiali w naszym gronie. Byłoby fajnie, gdybyśmy się wzajemnie też odnosili do rzeczy, które sobie powiemy. A potem oczywiście zaprosimy osoby, które uczestniczą będą się przysłuchiwały tej naszej rozmowie do tego, aby się do niej włączyły, aby zechciały zadać pytanie, czy to na czacie, czy po prostu włączając się w tej formie, w której i my bierzemy udział, włączając mikrofon, czy włączając wizję, aby takie pytanie zadać. Zacznę od Suliny. Odwołując się do doświadczeń takiej pracy animacyjnej w bardzo mikrolokalnych społecznościach. I
rzecz i od razu chciałbym nawiązać do w ogóle tematu naszej konferencji, naszego projektu z takim pytaniem, czy osoby, z którymi współpracujesz w tych lokalnych społecznościach wiejskich, zresztą nie tylko na Kaszubach, Pomorzu i nie tylko w Polsce, czy one mają świadomość tego, że uczestniczą w działaniach, czy właściwie, że każde ich działanie, każda ich forma aktywności w istocie rzeczy ma charakter prorozwojowy, że jest jakimś mechanizmem lokalnego rozwoju. W pierwszej części naszej konferencji pani dr Sanetra Szeliga powiedziała, że tak już patrząc z perspektywy ekonomicznego punktu widzenia, powiedziała, że sektor kulturalny generuje większy odsetek PKB niż górnictwo w Polsce, co wyraźnie stało się takim no, statystycznym wymiarem sensu, jakiejś części sensu tego, co robimy. Możemy więc powiedzieć, że tego typu lokalne aktywności mają charakter prorozwojowy. Pytanie jest tylko takie, czy osoby, z którymi pracujesz, które do tej pracy angażujesz, czy z którymi uczestniczysz w tego typu działaniach, mają świadomość, że one właśnie, że w nich skumulowany jest tak naprawdę prawdziwy potencjał rozwojowy, a jeśli nie, na przykład w ogóle o tym nie mówią, albo czasami umniejszają nawet, mówią, a co my tam zrobiliśmy, się spotkaliśmy o przy kawce w świetlicy wiejskiej, wielka mi historia. To jak na przykład zbudować taki sposób komunikacji, żeby to stało się czymś, co rzeczywiście sobie uświadamiamy, że ma to głęboki sens. Jak się temu przygląda z własnej perspektywy? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To chciałam na początku wszystkim powiedzieć dzień dobry po drugiej stronie ekranów, komputerów, laptopów i podziękować za możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w tak zacnym gronie. I może tak, no, moje refleksje chciałabym może oprzeć o dwa działania, które mi są ostatnio bardzo bliskie, takie na gorąco rzeczy, które w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym robimy. A mianowicie jedno zadanie to jest taki projekt, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, Wiejskie Kuźnie Pamięci, edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego. To takie większe działanie, bo prawie dwuletnie. I osoby, które przyszły do naszego projektu, panie z różnych zakątków Województwa Pomorskiego, pojawiły się w tym zadaniu z różnych powodów, bo chciały się rozwinąć, bo chciały spróbować zrobienia czegoś w kulturze, bo już miały konkretny pomysł na pewne wydarzenie. Bo tak to zaplanowaliśmy w projekcie, że oprócz tego wsparcia szkoleniowo-mentorskiego, powiedzmy, które oferujemy, różnych inspiracji, wiedzy, panie wiedziały, że przyjdzie im zrealizować wydarzenie kulturalne. Wydarzenie kulturalne, które ma być oparte na jakimś wątku wybranym z naszego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, czyli przywoływać do pamięci albo postać, albo miejsce, zwyczaj, obyczaj. Więc była duża różnorodność. Panie same musiały wybrać ten motyw, na którym oprą to wydarzenie, musiały się razem podzielić, połączyć w grupy zadaniowe. I gorący teraz był czas, bo we wrześniu, a jeszcze chcę powiedzieć, że działały w wyjątkowo trudnych okolicznościach związanych z obostrzeniami, związanych z pandemią, rozprzestrzenianiem się i tak dalej, więc dużo, dużo niepewności. Natomiast jesteśmy teraz pod koniec września po trzech wiejskich kuźniach pamięci. Jedna poświęcona potańcówkom przy Szadymbuku, było to wielki dom, do którego prowadziły drogi z czterech różnych małych miejscowości. Pod tym dębem bawiły się różne osoby, spotykały i bawiły w okresie powojennym, po II wojnie światowej. Druga wiejska kuźnia pamięci to przywołująca miejsce spotkań Koziego Rynku w Kościerskiej Hucie i trzecia niedawno wokół postaci znanego kaszubskiego rzeźbiarza Czesława Bira. W Mściszewicach właśnie w piątek odbyło to wydarzenie. I powiem tak, że te osoby, które panie w tym projekcie WK Polskim, tak zwane, jesteśmy jeszcze przed podsumowaniem, ale one zdają sobie sprawę, po co to robią, co to daje im, w sensie jaka jest ich rola. I poprosiłam nawet o takie refleksje teraz w tych ostatnich dniach, przygotowując się tutaj do dzisiejszego spotkania. One widzą, że to działanie rozwija je, że rozwija lokalną społeczność przez budowanie relacji, bo żeby przygotować takie wydarzenie, one też musiały zrobić wywiady, poszukać osób na przykład, które pamiętają te potańcówki albo mają zdjęcia, słuchały, wysłuchiwały różnych historii,
publikowały je, też zorganizowały spotkanie wspomnieniowe, więc wiedziały, że budują się też relacje, odnawiają, budują, włączają się podmioty, które widzą tą pewną wartość tego wydarzenia, podmioty, które chcą się pokazać, które chcą uczestniczyć. Więc panie bardzo świadome, wszystkie mówią, że chcemy zrobić te wokapy w przyszłym roku, bo już rozpoczęliśmy, bo widzimy je trochę inaczej, zgłaszają się osoby, które chcą uczestniczyć. Ale są też działania inne, mniejsze, tak jak w tym roku KUL ogłosił konkurs na takie działania pod nazwą Ja, to my sąsiedzi, które mają pozwalać na poznawanie się sąsiadów, na aktywizację lokalnych społeczeństw i dostało 11 grup, 11 nieformalnych grup w województwie pomorskim, mikrogranty na przeróżne działania. Mi najbliższe osobiście jest to, które wydarza się w moim sołectwie Nowa Ameryka, które no, trochę jest poróżnione dawnymi waśniami. Jak? Jeszcze raz powtórz. Nowa Ameryka. Nowa Ameryka. Okay. Malutkie, piękne sołectwo. Ale też to wynika z tego, że chodzimy do różnych kościołów, dzieci chodzą do różnych szkół. Natomiast grupa inicjatywna miała taki pomysł, żeby wykorzystać smartfon do odkrywania historii. Pracujemy z dziećmi, które poprzez to właśnie urządzenie, narzędzie robią wywiady, poszukują starych zdjęć, starych historii, które budują nasze sołectwo. I na dzień dzisiejszy, bo jesteśmy w trakcie realizacji tego działania, nas cieszą małe kroki, które robimy. Że udało się znaleźć ciekawego prowadzącego, że dzieci przychodzą na zajęcia, że ktoś zrobił już pierwszy wywiad i go pokazał, że udało się połączyć z internetem i możemy te małe filmiki gdzieś tam ciąć, znaczy możemy my, mogą dzieci, że udał się wyjazd do McDonalda, jakaś nagroda po drugim spotkaniu. Na razie cieszą nas te rzeczy o tym, co się wydarzyło, co to dało, jakie ważne to było dla nas, jak ważne, jak dzieci to odbierają, młodzież, jak osoby starsze, które będą uczestniczyły w tych wywiadach, będą pokazywały, opowiadały te zdjęcia, przyjdzie na to czas i bo to jest ważny moment, żeby oprócz tego działania, tego uczestniczenia mieć czas na podsumowanie, na dzielenie się, na taką refleksję, co ja wynoszę, co inni wynoszą, co chcemy wspólnie, co byśmy zrobili inaczej. I o ten moment trzeba bardzo, o to trzeba zadbać i taką część jakby ewaluacyjną, podsumowującą organizować. Ale przepraszam, chciałam jeszcze jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Jeżeli mówimy o rozwoju, że my mamy się rozwijać, chcemy się rozwijać na bazie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, to my to dziedzictwo musimy znać. I tu jest ważna nasza rola koordynatorów, liderów, mieszkańców wsi, animatorów, reanimatorów, żebyśmy zadbali o tą przestrzeń poznawania naszego dziedzictwa. Żeby to była przestrzeń, która nie zawstydza niewiedzą, żeby to była przestrzeń otwarta na pytania, żebyśmy się w tej przestrzeni dobrze czuli, byli zaciekawieni i chcieli dociekać. I żeby to była też przestrzeń pobudzająca do myślenia, budowania relacji między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością. Można by powiedzieć tak, no i widzicie, w nagrodę z Ameryki do McDonalda pojechali. To jest podróż. Oczywiście będziemy się odnosili do tych różnych kwestii. Już sobie kilka z nich wynotowałem, tylko o jednej powiem, to co zauważyłaś, w ideale, demokratycznym ideale obywatela, który opisała Maria Ossowska, tam jest taki fragment o wśród różnych rzeczy, jako etycznym elemencie jest dążenie perfekcjonistyczne, to znaczy dążenie do samodoskonalenia się, jako norma etyczna. I to co powiedziałaś o tych paniach, a zwróciłem uwagę, że mówiłaś o paniach, nie o mieszkańsko, o paniach jednoznacznie, że w tym, że właśnie one się rozwijają i tak dalej, oto w mikroskali, w najmniejszym, który jesteśmy w stanie sobie wyobrazić elemencie, widzimy jak tworzy się demokratyczny, taki etos demokratyczny właśnie z takim silnym fundamentem etycznym. Ale ta opowieść w wydaniu Soliny jest opowieścią z serca Kaszub. Już różnicującego się serca Kaszub, ale jednak. A teraz przeniesiemy się w dwa miejsca, które są bardzo różne, ale jednocześnie co się łączy. Łączy mianowicie to, że są
miejscami na ziemiach zachodnich i północnych. To jest to specyficzne, unikatowe, wyjątkowe doświadczenie Polski. Dwa ośrodki kultury, w Słupsku i w Żuławach. Formalnie to samo, ale w rzeczywistości i z racji kontekstu społecznego, i z racji wielkości ośrodków, z racji zakresu działania, instytucje, które się dość istotnie między sobą różnią. Ale myślę, że jest część problemów podobnych, część problemów odmiennych. Chciałbym zapytać panią dyrektor Jolantę Krawczykiewicz ze Słupska. Co to właściwie mogłoby znaczyć myślenie, że mamy tradycja dla rozwoju? Co tak naprawdę mogłaby w Słupsku oznaczać ta jakaś kategoria tradycji? Czy no przecież ona z definicji w takich miejscach naszych, bo ja też jestem z dawnego województwa słupskiego, ona jest po prostu problematyczna, jest ambiwalentna, bo tak potocznie się mówi, że jesteśmy miejscami, które de facto były pozbawione tradycji w takim znaczeniu, że właściwie ta tradycja w dużej mierze została zerwana. Powiedzmy w Bytowie w o wiele mniejszym stopniu niż w Słupsku czy w Nowym Dworze, ale jednak. Co w takim razie jest wyróżnikiem, co jest tym zasobem prorozwojowym? Czy możemy mówić o tradycji odpamiętywanej, tradycji, ktoś mógłby powiedzieć, odkłamywanej, przywracanej jakoś do tego wspólnego obiegu? Czy może ta dawna tradycja już gdzieś została zachowana w muzealnych gablotach, a liczy się ta dla nas tak naprawdę tradycja, którą ja sobie nazywam tradycją krótkiego dystansu, czyli to coś, co my tworzymy, co jest już, a jak to w Misiu było, nowa świecka tradycja, znaczy, która jest już efektem naszego współdziałania, że my, bo się powtarza, bo już to zrobiliśmy po raz enty, po raz któryś i to już jest właściwie to coś, co my sobie przekazujemy, bo jest właśnie efektem powtarzalnych zdarzeń, które budują dumę z naszego własnego doświadczenia tu i teraz. Mamy różne przecież zasoby w Słupsku, to nie tylko witkacy, graffiti, teatry, festiwal pianistyki i różne inne rzeczy są. Jak to wygląda z perspektywy pani właśnie jako nie tylko, powiedziałbym, szefowej ośrodka kultury, ale też animatorki, to znaczy też tej, która inicjuje, wymyśla i uczestniczy też w różnych działaniach. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu. Dziękuję Panie Profesorze za zaproszenie do udziału w konferencji. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Pani profesor Ewa Kocuj użyła takiego sformułowania społeczne archiwum wspólnoty i tak sobie szybko pomyślałam, że w związku z tym naszym dziedzictwem tutaj to jest po prostu zasób praktyk kulturowych, które uprawiają słupszczanie, plus do tego to dziedzictwo materialne, które i z jednej strony do którego nazywania czy szanowania dojrzeliśmy pewnie w latach 80. ubiegłego wieku, ale które implikuje, inspiruje, jest no jakby z takiego najbliższego mi podwórka. Sam fakt pomyślenia o tym, że Dom Kultury, w którym od 10 lat zaledwie jestem dyrektorem, ma 68 lat. On powstał 8 lat po wojnie. To jest dla mnie tak wzruszające, że 8 lat po wojnie ludzie myśleli już o tym, już trochę posprzątali gruzy, już trochę się zagnieździli w tym Słupsku. Już w 1945 był teatr, a już w 1953 jest Dom Kultury. To znaczy, że jest taka potrzeba, to znaczy, że ona, ta potrzeba tworzenia, bo nie tylko konsumowania kultury w teatrze, ale potrzeba tworzenia jest tak szybko. Wiemy oczywiście z różnych relacji, że ona również była w czasie wojny, że tu nie odkrywam Ameryki żadnej ani nowej, że to tak się zadziało. Natomiast ta taka cezura czasowa, że jesteśmy 75 lat od wojny, a
68 lat od powstania Domu Kultury, więc już samo to, co ten Dom Kultury wytwarzał przez ludzi, którzy tu byli, spowodowało to, że już pewne dziedzictwo mam do prowadzenia. Choćby taki klub Plastyka, który Stefan Morawski jechał z Warszawy, bo w Warszawie nie miał nic. Stracił całą rodzinę, stracił dom, wszystko i wjechał do Szczecina, a wysiadł w Słupsku. I gdyby nie to, nie powstałby ten klub Plastyka. Ten klub Plastyka dzisiaj nosi jego imię, ale jest tam 100 malarzy, rzeźbiarzy, którzy cały czas aktywnie tworzą, ale oczywiście, że pojawienie się takich refleksji, jak choćby to, że jesteśmy, że siedziba Teatru Rondo jest w kaplicy augsbursko-ewangelickiej, zbudowanej w 1912 roku, co daje jeszcze dalszą perspektywę czasową. Kto zbudował, dlaczego tu stoi, obok czego stoi, dlaczego ten plac koło nas jest pusty. No i ten plac koło nas pusty to plac po synagodze spalonej w czasie Kristallnacht. To sąsiedztwo zaczęło wzywać nas do pewnego rodzaju obowiązków. To się pojawiło i kiedy profesor Kalinowski z Akademii Pomorskiej zapytał, czy nie chcielibyśmy wspólnie z nimi stworzyć takiej przestrzeni do rozmawiania o historii Żydów słupskich, mieliśmy wtedy tylko w Teatrze Rondo pokazać ten element kultury żydowskiej. I to się okazało, to był początek XXI wieku, to się okazało tak ważnym tematem w przestrzeni Słupska, że jesteśmy świeżo po 18. edycji Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku. To się odbyło na początku września i ciągle to są ważne tematy poruszane, ale też są elementy kultury żydowskiej, tej, która była w kulturze polskiej, nie tylko tych Żydów tutaj, którzy zamieszkiwali tereny Słupska. Natomiast to, co nam się udało przez te niemal 20 lat zrobić dla, tak jak pan profesor używa, odpamiętniania Żydów słupskich, mieszkańców Słupska, jest kolosalną pracą, bo począwszy od tego, że w tym sąsiedztwie, obok pustego placu, pojawił się płot, replika płotu przysynagogalnego, to przecież 100 tysięcy złotych przyjechał, to się zjawia po prostu, każdy przypadek implikuje następne działania. Zjawia się wnuk ostatniego rabina, funduje ten płot. Ten płot powoduje to, że ci ludzie, którzy przechodzą obok płotu, zaczynają się zastanawiać, czyli ten pusty plac to było kiedyś miejsce świątyni, to znaczy, że może jednak tego psa wyprowadzę gdzie indziej z potrzebami. Ale oczywiście dalej ciągle nie wszyscy takie myślenie włączali w sobie. Więc zaangażowanie nauczycieli, zaangażowanie szkół w taki program Przywróćmy Pamięć i w cały proces edukacyjny, który jest związany z przypominaniem, no, szanowania drugiego człowieka i tego, co niesie za sobą w tych praktykach kulturowych, spowodował, że dzisiaj młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych, który jest naprzeciwko tego płotu, dba o ten płot i dba również o różnego rodzaju działania, które tam podejmują w szkole u siebie. Jest cała masa takich tablic przypominających różne miejsca związane z historią słupskich Żydów i to są tablice, które powstały z pieniędzy albo ze zbiórek społecznych, albo z prywatnych pieniędzy i one są i nie są niszczone. I to jest bardzo ważne, bo wiemy, że tego rodzaju praktyki mogą się odbywać. Więc to jest jedna rzecz, którą w tradycji na pewno z tych takich trzech elementów, które tam sobie nazywałam, żeby się przygotować do naszej rozmowy. A druga to oczywiście to, co się pojawia już w tej historii takiej
powojennej w Słupsku. Splot przypadków, ale jak mawiał Tadeusz Kantor, każdy ma taki przypadek, na jaki zasłużył. W 65 roku w Słupsku dyrektor Janusz Przewoźny kupuje pierwsze 110 prac Witkacego, Bagatela. To już wtedy tworzy największą na świecie kolekcję dzieł Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. A z tym zaczyna w latach 80. dialogować Stanisław Miedzieski i mówi, że to jest zobowiązujące dziedzictwo tego miejsca i my musimy podjąć ten dialog z największą kolekcją, musimy uzupełniać to, musimy mówić o tym, że Witkacy to nie tylko malarz, ale również twórca dramatów, pisarz, filozof i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna od takich ekscentrycznych wieczorów na urodziny Stasia. Po kilku latach zaczyna nam brakować, no okej, to jest jeden wieczór w roku, to może jeszcze przypomnijmy o tym, w jak tragicznych okolicznościach Witkacy odebrał sobie życie. To zaczyna być taką podwaliną do tego, żeby konkurs Witkacy pod strzechy, czyli konkurs interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, rozpocząć pod koniec lat 90. I znowu jesteśmy świeżo po 23. międzynarodowym już festiwalu interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacy pod strzechy. I ostatnie dziedzictwo to ceramika słupska i to też powiązane z przypadkiem Muzeum Pomorza Środkowego wystartowało w takim konkursie ministerialnym na zachowanie dawnych zawodów. Zaczęto się interesować tym, co tutaj było dla ceramików ważne. Odkryto wzory ceramiki słupskiej, Nagroda Pomorska i za tym już w 2004 roku uruchomienie pracowni ceramicznej, która dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych w Słupsku, a jednocześnie jest inkubatorem, który powoduje, że powstają jak grzyby po deszczu pod Słupskiem, w Słupsku, prywatne pracownie ceramiczne i rękodzieła artystycznego. A no to naprawdę, to, że ten przed chwilą, przed godziną odebrałam telefon od szefowej Centrum Informacji Turystycznej, to jeszcze w nawiązaniu do ekonomii kultury, że w przyszłym tygodniu będą do dostania maseczki z wzorami z obrazów Witkacego. Zachęcam, jakby ktoś chciał na ten taki znak czasu mieć Witkacego przy sobie, to pomyślcie o tym. Myślę, że przy całej niezmierzonej wyobraźni artystycznej Witkacego nie wyśniłby sobie, że będzie trafiał pod strzechy i to w dodatku ze Słupska, ani tym bardziej, że wyląduje na twarzach różnych osób, które będą chodzić. Ja myślę, że Witkacemu by się nie śniło, choć jemu się śniło chyba właściwie wszystko, można by powiedzieć. Ale nie wiem, czy mu się nie podobało. No nie, ja sądzę, że w pojedynkach na miny to on by przerobił swoje różne portrety, wizerunki i inne i bardzo chętnie wziąłby w tym udział z całą pewnością. No dobrze, no to jest opowieść o Słupsku, to idziemy teraz za Wisłę, gdzie przecież tych kontekstów różnych, rozmaitych, kulturowych, dawnych i dzisiejszych jest wiele. Specyfika Żuław oczywiście też o tym przesądza jako miejsca, do którego właściwie zawsze ludzie ściągali z różnych zakątków świata. Celowo nie mówię ziem polskich czy ziem niemieckich, bo zasięg przecież był szerszy i o wiele bardziej zróżnicowany, a jednocześnie miejsce przecież bardzo silnie naznaczone warunkami środowiskowymi, w których się życie ludzkie tam toczyło i rozwijało. I zastanawiałem się nad tym, pamiętając o tych różnych wydarzeniach, które tam mają miejsce, Dzień Osadnika i tak dalej, jak w takich środowiskach właśnie jak Żuławy, ale też jak Słupski i inne, jak działania kulturowe mogą prowadzić do lepszego wzajemnego poznania. Z tego wzajemnego poznania możemy iść do lepszego wzajemnego zrozumienia, chociaż czasami jest tak, że jak się lepiej poznamy, to wcale nie musimy się lepiej rozumieć. O to będę zaraz Krzysztofa pytał, bo to tak może prowadzić, że jedno drugiego wcale nie warunkuje.
Tym niemniej, żeby się lepiej zrozumieć, na pewno trzeba się lepiej poznać. To jest warunek sine qua non. A jeśli już się lepiej poznamy i lepiej się wzajemnie zrozumiemy, to być może poprowadzi to do wyższego poziomu zaufania, a z tego wyższego poziomu zaufania pójdziemy do silniejszych więzi, do lepszej skłonności współdziałania, a z tej lepszej skłonności współdziałania pójdziemy do lepszego potencjału rozwoju. W gruncie rzeczy i w tym, o czym mówiła Sulina i o czym mówiła pani dyrektor Jolanta Krawczykiewicz, tak naprawdę ten mechanizm daje się zauważyć. Czy on jest też zauważany w Nowym Dworze na Żuławach? Czy jest też celowo budowany, konstytuowany przez na przykład takie instytucje jak Ośrodek Kultury, ale też na przykład organizacje pozarządowe czy inne podmioty społeczne, nie wiem, parafie, oczywiście samorząd i tak dalej. Jak to wygląda z perspektywy Nowego Dworu? Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Przyznam się, że tak, słuchając, zadał pan tak rozbudowane pytanie, że trudno tak w skrócie opowiedzieć, ale myślę, że to, co robimy od tych, ja mogę powiedzieć od 10 lat, bo od 10 lat zarządzam Domem Kultury, też choć dużo dłużej współpracuję z Klubem Nowodworskim, które prowadzi Muzeum Żuławskie i Żuławski Park Historyczny i do dzisiaj też jesteśmy sąsiadami, dużo rzeczy robimy razem. Ale to, co nam się, myślę, udaje robić, to budowanie tych relacji, to tworzenie wspólnej pamięci, historii tego naszego, powiedzmy, centrum, naszego świata i tego miejsca, bo tutaj ludzie przyjechali w celu, no, tutaj było dobre ziemie, do dzisiaj są i tutaj ludzie odnajdywali się w pracy przede wszystkim. Przyszedł moment tutaj do pani Joli, jesteśmy prawie równolatkami, że tak powiem, instytucjonalnie, bo no, w Nowym Dworze otwarto w 50 roku Dom Kultury i od tamtego czasu ludzie, mieszkańcy życzyli sobie, żeby działo się coś więcej niż tylko praca, praca i praca. I od tamtego czasu mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Były różne chwile, ale myślę, że te ostatnie 10 lat to, a dla mnie też ostatnie 5 lat, kiedy zaczęliśmy tworzyć tutaj w Domu Kultury takie duże spektakle, widowiska, które były opracowywane na bazie i wspomnień, i takich życiowych sytuacji tutaj mieszkańców, naszych uczestników, do których zapraszaliśmy i naszych włodarzy i osób tutaj mniej lub bardziej znanych, ale które się też włączały ze swoimi treściami w te spektakle. Tych spektakli zrobiliśmy 5 i one myślę, że bardzo mocno rezonowały w przestrzeni tej takiej społecznej. I w ten sposób też budujemy zaufanie i wydaje mi się, że to, o co pan pyta, to jest proces. Właściwie my non-stop jesteśmy w procesie. Słuchając pani Joli czy Sulisławy, ja ile widzę jeszcze, ile jeszcze przed nami albo tutaj przed mieszkańcami. Ale to, co chyba jest ważne, to to, że tworzymy tą wspólną pamięć. Już teraz tak możemy powiedzieć i to jest chyba najważniejsze teraz w tym procesie powojennym, gdzie tworzy się ta tożsamość żuławska. Ja myślę też, że w ogóle te ostatnie 10 lat, ja pochodzę z Olecka, czyli z miejscowości, w której też ta historia została zaburzona i dziedzictwo. Tutaj też jak gdyby odnalazłam swoje miejsce chyba przez to, że też podobne konteksty są i dobrze się w tym czuję. To, co jest ciekawe i spotkałam się z tym właśnie, to, co łączy też między innymi Mazury, Słupsk, Żławy, to opisał też Graf von Krokow w książce Begegnung mit Ostpreußen. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, ale to spotkanie z Prusami Wschodnimi, w której pisał, że o tym naznaczeniu krajobrazem. Ja to widzę na Żuławach i to, o czym już pani mówiły, o tym
dbaniu o przestrzeń, o historię, o miejsce, to my staramy się też wdrażać, czy też wciągać w nasze treści, które oprócz budowania potencjału, czy też uczenia, czy edukacji, też korzystamy z tego. Trochę się zgubiłam, ale okay, myślę, ale... chodzi mi o to, że nowi mieszkańcy już oswoili tą ziemię. Czyli po... Ale właśnie o to chciałem zapytać. Tak jest? Czy na przykład to pojawia się w deklaracjach, w wypowiedziach, że mówią, tak, to jest już moje miejsce na ziemi? Tak. To właśnie myślę, że to teraz zaczęło się pojawiać, bo to też widzimy, myślę, że w zaangażowaniu też ludzi w tą przestrzeń, że w dbaniu o przestrzeń i też w tym, że angażują się w nasze wydarzenia, czy te wydarzenia, które organizuje muzeum, czy Klub Nowodworski, tak jak Dzień Osadnika, czy też do nas przychodzą sami, że może nie są to twórcy, ale chcieliby w coś się zaangażować, bo tutaj już jest ich miejsce i chcą tutaj się dobrze czuć. Ja to jest taka już anegdota, czasami spotykam kogoś na ulicy i ktoś mi mówi, pani Moniczko, wy tam tak fajnie działacie, ja nie chodzę, nie korzystam, ale ja tak mi się to podoba. To jest też coś takiego dla mnie, że ludzie zaczynają się tu dobrze czuć, jak u siebie, i że a jak się przeprowadziłam do Nowego Dworu, to często słyszałam jednak, że się bardziej utożsamiają czy z Gdańskiem, czy z Elblągiem. Dziś Nowy Dwór, Żuławy są już takim, czy już są bardzo oswojone, tak mi się wydaje. Ja jako obca tak to widzę, może trochę inaczej niż tutaj mieszkańcy. Okay. To mi się bardzo spodobało. To jest taka typowa deklaracja w Polsce. Wie pani, ja nie chodzę, nie uczestniczę, ale mi się podoba, nie? Ale jest to fenomenalne, bo to łamie stereotyp, gdzie raczej jesteśmy przekonani co do tego, że ludzie mówią, nie byłem, nie widziałem, ale było do bani, ale było do niczego. A to jest kompletnie odwrotnie. To można powiedzieć, że już w jakiejś mierze pewne wektory się przestawiają. To jest optymistyczne, bo być może tego jest. To jest ten pierwszy krok ku temu, że oni będą korzystali, będą oglądali, będą uczestniczyli, a może wreszcie będą też tworzyli, czy współtworzyli. No to słuchajcie, to robimy skok gdzieś tam w przestrzeń, ale właśnie nie tylko w przestrzeń, do Krasnogródy, nad dzisiejsze kresy. A chciałem Krzysztofa zapytać, bo ma unikatową perspektywę z jednej strony kogoś, kto ma za sobą, czy cały czas uczestniczy, jak widzicie, siedzi w dworze w Krasnogródzie, i proces wkorzeniania się w tę również bardzo złożoną rzeczywistość społeczną świata tego, w którym ulokowane są i Sejny, i Krasnogróda, gdzie to środowisko też przecież było naznaczone, w jakiejś mierze nadal jest naznaczone podziałami, trudną historią, która niekoniecznie zawsze ludzi łączy. Ale jednocześnie Krzysztof ma tę perspektywę globalną, czy też raczej właśnie perspektywę różnych społeczności lokalnych w świecie. I dla mnie jest pytanie właśnie z połączenia tych różnych perspektyw. Czy to też, co usłyszeliśmy przed chwileczką, te opowieści o lokalnym życiu, czy one są rzeczywiście jakieś specyficzne, nasze tutaj odrębne, inne, czy też w jakiejś mierze odgrywamy ten sam, w gruncie rzeczy, uniwersalny, lokalny teatr, który daje się zauważyć, daje się zaobserwować w tylu innych miejscach, no choćby Europy, już gdyby nie sięgać dalej, a przecież można by sięgać dalej. Na ile w tym teatrze to, o czym dyskutujemy, tradycja, dziedzictwo, pamięć, która się tutaj bardzo silnie zarysowała, może być właśnie pewnym zasobem, pewnym łącznikiem, spoiwem, lepiszczem, a na ile staje się destruktorem i właściwie co robić, aby takim destruktorem nie była albo żeby się nie stała. Krzysztof, podziel się swoją obserwacją i myślą. Włącz mikrofon.
Włącz mikrofon. Dziękuję za zaproszenie. To prawdziwa przyjemność była słuchać moich przedmówczyń. Jak pytasz o ten kontekst, o którym mówiliście teraz, Żuławsko-Słupsko-Kaszubski i to, co usłyszałem przed chwilą, to pomyślałem sobie przez moment, co jest unikalnego w tym. Coś, co może nawet was zaskoczy, ale bo często się mówi, no tak, mają instytucje, ale żeby jakieś chociaż projekty robili, żeby się coś tam działo, te instytucje mogą być martwe i tak dalej. Ale w ogóle to jest fenomen, że macie instytucje, że nie macie tylko projektów, na które bardzo często są zdani ludzie pracujący w podobnych środowiskach jak wy. Od projektu do projektu, a najczęściej w ogóle nic nie ma. W sensie instytucji, czyli jakby rozwijania działalności na długie trwanie, ale też pamięci instytucji. To, co mówiłyście o tym, w którym momencie te domy kultury powstały, w jak trudnych warunkach, jaka tradycja się już wokół nich zbudowała i tak dalej. To są rzeczy i to tak samo jak na komercyjnym, że tak powiem, bogackim zachodzie, coraz rzadsze, jak i na wschodzie, gdzie też często pracuję, gdzie po prostu nie ma takiej tradycji instytucjonalizowania działalności lokalnych animatorów kultury. I to wydaje mi się cennym bogactwem. Tak jak zresztą sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, często jestem pytany, co robić w tym czasie pandemii teraz nowego, to ja mówię młodym ludziom zwłaszcza i tym, którzy, tak jak nie wiem, Europejskiej Fundacji Kultury, pomóżcie, dajcie szansę młodym ludziom tworzyć instytucje. Nie skazujcie ich na projektozę, nie skazujcie ich na grantozę. Nie dawajcie im do rąk tylko możliwości działania projektowego. Tego nam bardzo dzisiaj brakuje. A jeżeli mówimy o tradycji, o takim budowaniu na gruncie jakiegoś dziedzictwa, no to sami rozumiemy właśnie jako ludzie tradycji, że bez tej ciągłości, bez tej długotrwałości nie da się nic zrobić. I to, że nowoczesność, że tak powiem, odebrała kulturze czas poprzez eventowość, poprzez fajerwerkowość, poprzez festiwalizację, jest szalenie ważnym wyzwaniem, myślę, dla animatorów kultury, żeby zmienić postać rzeczy. I to jest jedna kwestia, którą chciałbym po prostu zasygnalizować. Druga, jeżeli pytasz mnie, Cezary, o moją globalno-lokalną perspektywę, to pamiętaj o tym, że ja na tym globie znalazłem się dzięki temu, co robimy w Sejmach. To znaczy, że to właśnie praca wykonywana tam, tu u nas, na pograniczu, okazała się czymś ważnym, innowacyjnym, potrzebnym w wielu innych miejscach świata. To jest główny powód, dlaczego ja się znajduję, nie wiem, nagle w Butanie, w Indonezji, w Stanach Zjednoczonych czy pod Barceloną ze swoją pracą. Z czym to jest związane? Związane to jest między innymi z tym konceptem naszej tradycji, czy właśnie z taką ścieżką naszej tradycji, którą nazywamy pogranicze, bo przecież to nie jest słowo przez nas wymyślone. Nauczyliśmy się tego od i dowiadując się, szukając śladów żydowskich, tatarskich, prawosławnych, grekokatolickich i tak dalej. Często słyszałem od ludzi, no to idź do niej, ona ci opowie, ona jest człowiekiem pogranicza. I to ten koncept człowieka pogranicza nie dawał mi zawsze spokoju. I on jest różny od tego, jak świat rozumie takie pojęcia, nie wiem, jak wielokulturowość, dialog międzykulturowy, i tak dalej. My często jesteśmy tłumaczeni na język angielski jako Borderline Foundation i to już wam powie o tej zasadniczej różnicy, że tłumaczy, że to nie jest borderline, tylko borderland. Właśnie już bardzo dużo mówi, bo borderline to jest to, co Zachód zna, podzielić się liniami podziału, granic, odrębności i tak dalej, ale borderland
to jest wspólna ziemia. To jest kraj, który łączy ludzi różnych języków, kultur, doświadczeń pokoleniowych i tak dalej. I tworzy jakąś wspólnotę, jakiś stop, jakiś palimpses. Oczywiście może być skłócony, mogą się tam wydarzyć dramaty, wojny i konflikty, ale ludzie doświadczyli jakiejś całości, która jest szersza od ich własnego języka, od ich własnej religii, od ich własnej narodowej kultury i stali się częścią jakiegoś szerszego świata. Nawet jeżeli to utracili, a XX wiek w większości odebrał to im, to przynajmniej tęsknią, a przynajmniej mają tradycje, do których mogą się odwołać. Tak jak my na pograniczu mamy tradycję Miłosza, mamy tradycję paryskiej kultury, mamy tradycję krajowców i tak dalej, i tak dalej. Mamy w czym kopać, żeby się odwołać do tych wyzwań współczesnych, które przed nami stoją, a mianowicie wyzwań, no językiem Miłosza mówiąc, czy swoim powiedział, odbudowania tkanki łączy. Czyli jeżeli mówimy w sferze kultury i tradycji, to właśnie jest to odwołanie, że kultura, zwłaszcza ta tradycyjna, czego nie chcemy często zrozumieć, była kulturą holistyczną, była kulturą wspólnotową. Ona nie znała jako kultura podziału na swoje i nieswoje, w takim dosłownym sensie, że się tutaj kończy moja kaszubska, a zaczyna jakaś inna. Że jeżeli się idzie w głąb tradycji, jeżeli dokonujemy, tak jak opowiadałyście też, tej swojej archeologii kulturowej, archeologii pamięci, to im głębiej idziemy, tym bardziej idziemy ku innym, a nie odwrotnie. To znaczy im bardziej idziemy w głąb, tym bardziej idziemy ku wspólnemu, ku pamięci tego, co było razem i co dzielimy z innymi. To by będąc blisko powierzchni, nie wiem, podziałów światopoglądowych, ideologii, nacjonalizmu, wszystkich innych sztucznych konceptów, bardzo mocno się dzielimy i je odróżniamy. Natomiast idąc w głąb, idąc ku tradycji, idziemy ku temu, co wspólnotowe, co holistyczne, co uniwersalne. I to jest paradoks, bo świat współczesny i to jest jego sposób na pozbycie się tradycji, czy jej mówi inaczej. Mówi nam, że tradycja to jest to, co dzieli. Że jeżeli idziecie w stronę korzeni, idziecie to decydujemy się na jakieś odrębności, na podziały. Że to kosmopolityzm jest tą matrycą, która stwarza nowoczesną wspólnotę, czyli odcięcia się od korzeni w jakimś sensie, modernizacji, która polega na wyjechaniu, na wygnaniu ku nowemu i tworzeniu metropolii nowoczesności i tak dalej. W związku z tym zostawiamy za sobą korzenie, zostawiamy za sobą tradycję i tak dalej, bo to nas w jakiś sposób zniewala, zatrzymuje w odrębnościach. Otóż tu jest to przekłamanie najważniejsze. Dlatego kosmopolityzm nie sprawdza się dzisiaj jako spoiwo wspólnotowe. Jest zbyt na powierzchni, jest zbyt odcięty od tradycji wspólnotowej. Bo to w nich w jakimś sensie skrywa się to, czego dzisiaj w świecie tak bardzo potrzebujemy. To znaczy spoiwa międzyludzkiego, międzykulturowego i tak dalej. Jeżeli nawet w Europie rozmawiam o dialogu międzykulturowym, to bardzo często oni to rozumieją jako jedna kultura dodać druga, jako konsensus między różnymi kulturami. Jakby nie rozumieli, że istnieje coś takiego jak w samym słowie kultura, już spoiwo dla wszystkich, jak coś, co Miłosz nazwał rodzinną Europą. To słowo dla języków europejskich dzisiaj jest bardzo trudno przetłumaczalne. Ja pracuję nad tym ze studentami i to jest lektura obowiązkowa moich studentów w Uniwersytecie Bolońskim. To są studenci nauk politycznych, dyplomacji, europeistyki i mają problem ze znalezieniem takiego słowa rodzinna w swoich językach. Po włosku to jest Via Europa, po francusku Otra, czyli inna Europa i tak dalej. Już w samym języku, a to jest język właśnie, do którego Miłosz sięgał ku tradycji, rodzinności. Prawda? Tak samo jak my musieliśmy wydobyć słowo pogranicze,
które nazywa całość, jest partnerskie, nie jest kresowe w takim sensie, że na wschodzie na przykład i tak dalej, prawda? Czyli, ale jeżeli to robimy i robimy to w duchu nowoczesności, tego co dzisiaj świat potrzebuje, to sięgamy, znaczy naszym zasobem jest tradycja, prawda? Naszym zasobem jest te bogactwo, które zostało w dużej mierze gdzieś zapomniane, zmarginalizowane czy wydziedziczone. Także to mam tyle na wstępie. Może. Na wstępie, bo ja wiem, że Krzysztof może mówić, a my możemy słuchać. Ale mamy, bo pojawiło się bardzo dużo wątków i myślę, że teraz, tak jak Krzysztof wysłuchał i odniósł się do tego, tak sądzę, że każdy z nas, słuchając tego, o czym Krzysztof mówił, odnosił się do realiów, w których funkcjonujemy, do tej możliwości spotkania się w kulturze. Znaczy, nawet jeśli ona jest bardzo zróżnicowana, na ziemiach zachodnich bywa ona zróżnicowana. Ja zresztą od razu sobie pomyślałem w taki sposób, że często radzono sobie z owym zróżnicowaniem poprzez zaproponowanie pewnej formuły o charakterze nacjonalistycznym, znaczy jakiejś uniwersalistycznej kultury narodowej, która oto jest dla wszystkich jedna i taka sama i staje się przez to też kulturą narzucaną i w dużej mierze opresyjną. Czyli jakby wektor poszedł ku takiemu zgleślachtowaniu wspólnoty tradycji, a nie odwrotnie, znaczy spotkania się w całej różnorodności kultury, ponieważ ona jest kulturą, a chociaż zachowuje tego. Ja mogę powiedzieć, że jakby praktycznie próbujemy u nas w Bytowie tę różnorodność spotkania w kulturze przy całej jej zróżnicowaniu jakoś zachowywać. Już nie powiem, że nie mogę przeboleć, żeście poszli do tych sejm z Czarnej Dąbrówki. No ale już nie będę wam 40 lat wstecz wypominał. Trudno, no, takie rzeczy się zdarzyło. Ale chciałbym wrócić do początku, do opowieści Suliny. Ponieważ właściwie dwie rzeczy czy trzy rzeczy zwróciły moją uwagę i one bardzo mocno korespondują też to, o czym mówił Krzysztof, ale w jednym punkcie, nie powiem, że stawiają kontrapunkt, ale być może kierują nas w stronę narzędzi. Znaczy powiedziałaś o tym projekcie technologicznym, dzieciaki, smartfony i idziemy w stronę właśnie szukania tej wspólnoty tradycji. I to mnie zastanowiło, bo często jest taka opozycja, taka jednoznaczna opozycja, że oto jest coś tradycjonalistycznego i coś jest, powiedziałbym, nowoczesnego, ztechnologizowanego. A tymczasem wydaje mi się, że również w tym oczekiwaniu, o którym mówił Krzysztof, spotkania się w kulturze, w tradycji, technologia wcale nie musi nam przeszkadzać, a być może, może nawet ułatwić nam to spotkanie. Chciałbym, żebyś spojrzała na to przez pryzmat tej technologicznego doświadczenia, spotkania, nie dlatego, że dzieciakom jest tak łatwiej, tylko czy rzeczywiście jest taka możliwość, czy to widzicie, czy to jest jakiś eksperyment, którego wcześniej nie było, a może użycie tej technologii sprawiło, czy wprowadziło jakieś nowe kłopoty, jakieś nowe problemy, albo dało nowe szanse. To jest jakby jedna rzecz. I za chwileczkę poproszę, żebyś się do tego odniosła, ale też druga rzecz. I właśnie, bo sam dla mnie jest to samego bardzo bliskie, ta praktyka małych kroków, to znaczy, że tak naprawdę liczy się współobecność. Nie liczy się efekt. Jeśli Sulina dobrze pamiętasz, kiedyś jak były spotkania z Kulturbundem, To pamiętam taką dyskusję z Klausem Izraelem i tak dalej i oni mówili, że ten program, który zaproponowali, sich begegnung, czyli spotkać się. I tłumaczyli wtedy, że najważniejsze jest się spotkać i nie trzeba myśleć o efektach. Mnie wtedy, byłem znacznie młodszy niż dzisiaj, strasznie to uderzało, bo ja byłem nastawiony na efekt. Znaczy jak się spotykamy, to coś z tego ma wynikać. I często widzę u animatorów, u tych, którzy zaczynają coś robić, idą na przykład z jakąś społecznością albo do jakiejś społeczności i to koniecznie już jest z przekonaniem, że to ma przynieść jakiś efekt. Czy te osoby, z którymi pracujesz, czy dla nich właśnie efekt się liczy?
czy liczy się to właśnie zyś begegnung, to spotkać się, czyli sama obecność, jakby sam fakt, że jesteśmy w jakiejś przestrzeni, na przykład wokół tego dęba, ja we wsi, do której jeździłem, do mojej babci, zawsze było pod klonem. Klon do dzisiaj stoi i patrzę na niego z sentymentem. To mam takie pytania dwa do ciebie, a jeśli idzie o Słupsk jeszcze, myśmy rozmawiali na temat przywracania pamięci o Żydach w Słupsku, bo myśmy przećwiczyli w Bytowie bardzo podobną rzecz, stawiając pomnik. I pamiętam, jak dziś, jak jeden młody człowiek zapytał, no ale właściwie dlaczego my w Bytowie stawiamy pomnik poświęcony Żydom i to w dodatku niemiecki? Ja wtedy powiedziałem, no ale jak nie my, to kto? Jak nie my weźmiemy odpowiedzialność, to kto weźmie odpowiedzialność za pamięć, za te osoby, które tutaj były, a których już tutaj nie ma? I mam takie pytanie, czy w środowisku, oprócz tego w Słupskim, że się robi różne działania, czy daje się wyczuć właśnie to poczucie odpowiedzialności, że to my, będąc gospodarzami teraz tego miejsca, myśmy je przejęli jakby z dziedzictwem inwentarza i że my musimy być odpowiedzialni za całość tego dziedzictwa. W gruncie rzeczy to jest też pytanie do pani Moniki, że nie tylko kwestia, że już się tutaj czuję dobrze, tego, ale czy już czuję się odpowiedzialny. Nie tylko za to, co jest teraz, nie tylko za to, co będzie, co my zrobimy, ale też za to, co jakby idzie z nami. To takie na kanwie Krzysztofa wypowiedzi takie pytania właściwie mi się pojawiło. Sulina, poproszę cię. Gdzieś mi się urwie albo zapomnę pytania, to proszę przypomnieć, ale zacznę od tych technologii. Oczywiście ubolewam, że się nie możemy dzisiaj zobaczyć i widzieć tak na żywo, ale wdzięczna jestem, że mamy takie narzędzia. Natomiast to chyba pani Landa powiedziała, że to, co robimy, to jesteśmy w procesie i te technologie też przyszły w takim procesie. W ubiegłym roku, bo prowadzimy też 5 klubów Nestora, 5 klubów pracujemy w 5 różnych miejscach z seniorami na wsi, pojawił się temat edukacji cyfrowej, tak, że warto, że może przekonać do tych komórek i tak dalej. To też było na bazie rozmów bardziej z prowadzącymi, ktoś pokazał, że można, przecież panie mają te smartfony i gdyby ktoś w zeszłym roku mi powiedział, że za rok zobaczysz, będziemy mieli spotkania online z seniorami, to ja bym tak powiedziała, no pomysł być może fajny, na pewno nie za rok, może za 5 lat zobaczymy, tak, będziemy podążać. I pamiętam na zajęciach, bardzo fajny prowadzący Sebastian, który taki, jak to powiedział mój kolega, idealny wnuczek, bardzo dobrze wchodził w relacje z seniorkami. No zaczęliśmy zajęcia i one się trochę przekonywały, trochę nie. Był bardzo różny poziom umiejętności, więc te zajęcia też nie do końca nam szły. No i przyszł czas zamknięcia, lockdownu tak zwanego. I z jednej strony informacja od lidera projektu, no zamykamy działalność klubów, nie możemy się spotykać, a z drugiej strony pytanie, ale jak my mamy te kluby zostawić? No seniorów, jesteśmy w domach, ale no zróbmy coś. I było pytanie, co możemy zrobić, na ile zdalne zajęcia, nie prowadziliśmy wcześniej, kto może pomóc seniorom włączyć ten komputer czy telefon. I tak krok po kroku udało się parę konsultacji online zrobić właśnie. Połączyliśmy się z seniorkami, które, głównie seniorkami, bo to głównie panie, którym pomogły wnuczki, wnuczęta, dzieci. I rozmawialiśmy o tym, jak się czujemy, co robimy, czego potrzebujemy. I kilka rzeczy takich zrobiliśmy. Nie wszyscy mogli być włączeni, bo wiadomo, no jednak te ograniczenia. No a z drugiej strony pojawił się temat mojego sołectwa Nowej Ameryki, gdzie tak jak powiedziałam, starsze pokolenie jest takie poróżniane, a z drugiej strony no młodzi te komórki mają i sama jako mama się zastanawiam, na ile pozwolić korzystania, ile czasu dać, na ile family linkiem pozwolić na korzystanie. No ale z drugiej strony tym telefonem też można różne fajne rzeczy robić i pomyśleliśmy o tym, żeby dotrzeć do starszych przez dzieci. Dzieci ciekawe tego, co jeszcze smartfon może. No robią zdjęcia, zdjęcie można obrobić, można nagrać wywiad, można go przyciąć, wstawić jakąś muzykę i tak dalej, więc to ich mocno zainteresowało, mocno się wciągnęli, ale wyciągnijmy rzeczy, które są związane z obecnym. Poszukajmy historii, zróbmy z dziadkiem, z babcią wywiad, co myślę, że bardziej młodych
zainteresowała najpierw ta technologia, co możemy z tym zrobić, a z drugiej strony też jakieś zadanie, no bo wyciągajmy stare historie, no to idźmy do dziadka, idźmy do babci. I też musiał być jakiś taki wątek, który ich zaciekawia, też taki, że mogę coś pokazać, mogę się czymś pochwalić, bo no różne tematy się pojawiają w tych historiach, jesteśmy w procesie, więc zobaczymy też, co wyjdzie, ale no mocno się w to zaangażowali też, też się chwalą tym, co przygotowali, historię kolejki wąskotorowej i tak dalej, więc myślę, że to jest dobre narzędzie, znaczy z jednej strony ta ciekawość młodych i ich obycie z tymi smartfonami, a z drugiej strony to odkopywanie historii, bo na przykład w kontekście tego, co pan Krzysztof powiedział, też naszej wielokulturowości niemiecko-kaszubskiej, młodzi nagrywali nawet wywiady między sobą i chłopak opowiada, żeby nauczyć się przecinania wywiadów, co mnie bardzo zaskoczyło, bo mówi tak, tak, jestem tutaj rolnikiem, kupiłem ziemię od Niemca, który mieszka 100 metrów dalej. I tak się zastanawiam, jakby w tym momencie nie poszliśmy głębiej, ja się zastanawiam, że gdzieś historia Niemca, który mieszkał, od którego być może została kupiona ta ziemia, gdzieś w historii tej pamięci rodzinnej jest. To samo ja mieszkam na gospodarstwie, który ma mąż uzyskał od wuja i to gospodarstwo na przykład było kupione od Niemca, który tutaj mieszkał. I chciałam do tego, co pan Krzysztof powiedział, że idąc w głąb tradycji, idziemy ku temu, co wspólne, to nasze doświadczenie z wiejskich później pamięci, takie, jako przykład, panie robiły wywiady z osobami, które pamiętają te potańcówki spod Szadego Buka. Nagrywały wspomnienia, części puszczały, było to spotkanie wspomnieniowe w czasie tego wydarzenia i jest pytanie z sali do pana, do tych czterech osób, które pamiętają te spotkania, te potańcówki. Kto przychodził na te potańcówki? Czy przychodził ktoś z zewnątrz? A pan Bruno na to mówi, sami swoi uczestniczyli, sami swoi byli. Byli Niemcy, Kaszubi byli, mówiliśmy po niemiecku, po kaszubsku. To jedno zdanie jest początkiem, myślę, albo kolejnym krokiem w procesie do pracy nad też odkrywaniem tożsamości naszego miejsca. Bo wcześniej te wątki niemieckie jakby się w wywiadach nie pokazały. To jedno zdanie, które na pewno zbuduje kolejne wydarzenia. I rzecz, która też wokół muzyki. Mówiliśmy o potańcówkach kaszubskich i w Szadym Buku się odbyła, w Kozim Rynku. Ale jak ten temat rozwijaliśmy, to stwierdziliśmy, trudno je nazywać potańcówki kaszubskie. Nazwijmy potańcówki pomorskie, bo idąc w głęb, co grano, jakimi instrumentami i tak dalej, to trudno być, że one były tylko kaszubskie. Tam były różne joberki, się pojawiały tańce rejlandy i mamy świetną ekipę muzyków, ekipę, bo oni się zbierają do tańca spod Grzesiu, który pan profesor zna, Wantoch Rekowski i on na tych potańcówkach śpiewa po kaszubsku, po polsku, po niemiecku i dla szczególności starszego pokolenia to jest naturalne. Oni się znakomicie bawią, a młodzi zafascynowani muzyką ludową po prostu. No, no całą radością i całym sobą podążają tymi rytmami. I teraz pytanie a propos efektu, co się liczy efekt i spotkania. Ostatnio, bo my jak tylko możemy, to Sejny odwiedzamy albo witamy orkiestrę klezmerską Teatru Sejneckiego w Łącznie. W tym roku nie mogli przyjechać, więc myśmy przyjechali na koncert do Krasnogródy. I mieliśmy okazję też spotkać się z Bożeną Schroeder i rozmawialiśmy o pracy z dziećmi. Ja wiedząc, że zaczniemy tutaj w naszym sołectwie, pytałam o różne rzeczy, jak pracują, co robią i tak dalej, ale padł też pytanie odnośnie czasu. Ile potrzeba czasu? I Bożena powiedziała, no my pracujemy, widzimy 5 lat. 5 lat to jest taki dobry czas. Więc patrząc na nasze grupy, czy się liczy efekt, czy spotkanie, to powiem tak, to jest różnie, to trzeba doświadczać. Znaczy od nas odpowiedzialnych zapewne za rzeczy, które robimy w ramach zadań, projektów, jakkolwiek to nazwiemy. Czasami jest tak, że my tworzymy przestrzeń, żeby ktoś mógł coś przeżyć. Dla kogoś się może liczyć, że będzie ta wiejska kuźnia pamięci. Jest w tym miejscu, będzie kontynuowana jako efekt. Przyszli ludzie, udało się to i tamto. Ale będąc na tej kuźni, to co na przykład wydarzyło się przy Szadym Buku, bo dziewczyny zorganizowały tą potańcówkę, przyjechały osoby samochodem, przyjechały z Trójmiasta, przyjechały osoby, które były związane z realizacją tego wydarzenia, ale to dla mnie było ważne, zauważyłam,
przyszły też osoby z wózkiem, bo usłyszeli muzykę, bo zobaczyli wcześniej, dzień wcześniej, że powstał wielki namiot i coś tutaj będzie. Z pewną taką nieśmiałością, może nie uczestniczyli do końca, stanęli z boku i przypatrywali się temu, co tam będzie. Może za rok przyjdą, może zatańczą, może się z czymś wystawią, może będą się chcieli włączyć. Więc czasami coś robimy dla efektu, ale jeżeli oddamy się refleksji albo zbudujemy taką przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić, co się wydarzyło, to zobaczymy wiele ważnych rzeczy, które wydarzyły się wokół. Że myśmy coś zrobili, że poznaliśmy siebie, że ktoś przyszedł, kto nie wychodził z domu, że ktoś teraz chce pokazać zdjęcie Szadego Buka, ale nie przyszedł na spotkanie, nie chciał udzielić wywiadu, powiedział, że to jest nieważne, on nie pamięta. Ale teraz zobaczył gdzieś, poczuł, że być może to jest ważne i przyniósł to zdjęcie i pokazał. Więc tak jak to proces, wydarzają się rzeczy przy okazji, jak robimy i na tym też budujemy kolejne wydarzenia i kolejne. To może będzie tak jak u pani Moniki, że przyjdą, powiedzą, no ja nie uczestniczyłem, ale już mi się podobało. Nie? Że już taki pierwszy krok i może właśnie za rok, jak już nie uczestniczył, ale mu się podobało, to już za rok powie, no bo ktoś inny miał fajnie, potem wszyscy opowiadają, a nie byłeś, a, tak, a ludzie nie lubią straty. Znaczy jak wszyscy byli i się bawili i było fajnie, a ich to minęło, no nie, to już za rok czegoś takiego nie będzie. No to dobrze, jeszcze do dwóch pań właśnie. Jak ta kultura odpowiedzialności, bo właściwie Sulina do tego też nawiązała, nie? Że w jakiejś mierze ci ludzie czują się odpowiedzialni za to miejsce, za ten świat, w którym są i w tej opowieści też było to, że właściwie w gruncie rzeczy wprowadzamy też młodzież, dzieciaki w poczucie odpowiedzialności, bo niezależnie od tego, że jest efekt w postaci dokumentowania tego czy innego, to tak naprawdę pozostaje z tego ten element poczucia odpowiedzialności, coś zrobiłem i to już ze mną zostaje. Znaczy, każda taka rzecz, w której uczestniczyłem, już gdzieś w środku mnie, ona zostaje, ona już ze mną idzie w życie. Notabene zresztą czasami takie wydarzenia, w których ten ktoś raz jeden w życiu uczestniczył, to będzie opowieść biograficzna przez całe następne życie, które mówi, a myśmy wtedy to coś tam zrobiliśmy, bo już nigdy w życiu może mu się coś takiego nie przytrafić. Pani Jolanta, jak to wygląda z pani perspektywy? Ach, no to teraz mi się otworzyła taka klapka w pamięci, w głowie, kiedy może był rok 2007, może 2008, kiedy realizowałam z młodzieżą taki spektakl właśnie w ramach Dni Kultury Żydowskiej. Młoda dziewczyna, no taka młoda, 40-letnia słupszczanka, Żydówka, przyniosła mi wspomnienia swojej babci. I ona sama dowiedziała się, że jest Żydówką, no już na u progu dorosłości, czyli miała 18-19 lat i w szoku wyjechała do Izraela. I później wróciła i od 2003 roku razem ze mną współtworzyła te Dni Kultury Żydowskiej. Na początku bardzo była taka introwertyczna i zamknięta, ale w 2007 właśnie albo 2008 przyniosła te wspomnienia babci i mówi, jeśli chcesz, to zrób coś z tymi wspomnieniami. Ja wtedy prowadziłam grupę teatralną, w tej grupie było 17 osób. I zaczęłam z nimi rozmawiać o problemie, o odpowiedzialności, o tym, co się wydarzyło. I najpierw ja byłam w szoku, bo jak zapytałam tych 17 młodych ludzi, tak między 14 a 19 rokiem życia, co wiedzą o problemie Holokaustu, o Żydach, o Hitler, Żydzi, o takiej relacji, to oni w większości nie wiedzieli nic. Trójka na tę 17 podniosła rękę, że coś tam pamiętają z lekcji historii i to mnie przestraszyło, zatrwożyło, ale jak ja im opowiedziałam o Holokauście i o tym kawałku historii, to oni wyszli przerażeni. Oni wyszli przytłoczeni tą wiedzą, którą dostali ode mnie. I wszyscy, oprócz jednej osoby, zadeklarowali chęć udziału w takim przedstawieniu. Skorzystaliśmy z poezji i skorzystaliśmy z tych dzienników babci. Jedna osoba do dzisiaj mówi, że nie może mi tego zapomnieć, bo
zbyt głęboko przeżyła tę traumatyczną opowieść, którą zafundowałam im wtedy. Natomiast sama już jest fundatorką tabliczek na cmentarzu słupskim, przypominających ofiary Holokaustu w Auschwitz, czyli słupszczan wywiezionych do Auschwitz. I w tej siedemnastce to zapadło na pewno na całe życie, ale myślę, że te no już nie tak opowiedziane, jak ja wtedy raz im wszystkim bardzo wrażliwym, ale inaczej opowiedziane historie Żydów słupskich, czyli na przykład przy pomocy gry miejskiej śladami Żydów słupskich, gdzie kilka klas wzięło udział w tej grze i robiliśmy to dwukrotnie. Okazało się, że nauczyciele traktują to narzędzie jako bardzo przydatne do takiej nauki lokalnej historii, bo ja się też dowiedziałam, że jest takie parę lekcji w każdym z liceów poświęconych historii lokalnej, więc to było bardzo przydatne narzędzie i ono jest ciągle wykorzystywane. I to otworzyło kolejne głowy na tę historię i odpowiedzialność. W ubiegłym roku się dowiedziałam o tym, że jedna z nauczycielek w prywatnym liceum plastycznym ma taki program innowacyjny, edukacyjny Żydzi, historia, kultura, tożsamość i ona też mówi o Słupsku i nie tylko mówi o Polsce, ale mówi o Słupsku i o historii. No a tak już jakby odnieść do takiej odpowiedzialności w ogóle za to, co tutaj mamy, jakby się wyrazić o tym dziedzictwie, to taki młody, znowu pojęcie względne, bo już ponad 40 lat, twórca, syn Antoniego Franczaka, Ludek Franczak w Lublinie teraz tworzący, ale jeszcze tu będąc w Słupsku, mieszkając w Słupsku, remontował dom, w którym mieszkał i odkrył w domu skrytkę, gdzie były gazety, butelka po alkoholu i buty zamurowane specjalnie w tej skrytce. I zrobił spektakl pod tytułem Odzyskane. To było tak wzruszające, bo on te buty zaniósł do szewca. One zostały przygotowane i właściwie były idealne na niego. Zostały przygotowane przez szewca tak, żeby pasowały jak nowe po prostu na jego stopę. I on te buty postawił na piedestale na początku tego przedstawienia, działania. I przypominał w czasie tego działania różne zdarzenia. Użył też głosu Ireny Jun jako listów czytanych z przeszłości ze Słupska. Użył takiego palimpsestu, który się tutaj przez te lata i przedwojenne, i wojenne, i powojenne nałożył. I na koniec tego przedstawienia wchodzi w te buty, wchodzi na ten piedestał i wchodzi w te buty. No proszę mi wierzyć, że chyba ważniejszego artystycznego jakby wzruszenia dotyczącego tego, co tutaj odziedziczyliśmy, nie przeżyłam, że świadomość tego wchodzenia w buty bardzo jest istotna i ważna i myślę, że te tam, nie wiem, znowu 200 czy 300 osób, które w grupkach oglądały to przedstawienie, to działanie, miały podobne refleksje, bo rozmawialiśmy o tym i myślę, że tutaj też edukacja ma ogromne znaczenie i współpracowanie ze szkołami. Moją uwagę zwróciło powiedzenie, czy ten spektakl nazywał się Odzyskany? Tak. To jest w ogóle dziwne. Zwróćcie uwagę, nie znalezione, nie tylko odzyskane. Czy odzyskane co oznacza? Że to ja zgubiłem, czy ja coś zostawiłem, czy gdzieś mi coś przypadło i teraz ja to odzyskuję, ale ja, to jest moje. Przecież to nie było moje. Znaczy, było moje w tym sensie, że było w miejscu, które stało się moje, ale w gruncie rzeczy
nie było moje. Trudno mówić o tym, że ja coś odzyskałem, bo odzyskał to mógłby powiedzieć ten Niemiec, który tu mieszkał, przyjechał i teraz mu oddaliśmy to i mówię, słuchaj, masz, to są buty twojego dziadka, prawdopodobnie zachowane. On mówi, o, ja coś odzyskałem. A tymczasem tu młody Polak mówi, to ja odzyskałem coś właściwie po kimś. To jest rzeczywiście taki palimpsest i to, o czym mówił Krzysztof, że nawet na poziomie języka czasami nawet mimowolnie, tak trochę nieświadomość tego pogranicza nam tutaj działa, że używamy jakiejś kategorii, która nagle no, okazuje się trochę, trochę dziwna, ale jednocześnie niezwykle trafna. Pani Moniko, a jak, że tak powiem, ta kultura odpowiedzialności materializuje się, czy realizuje się, czy metaforuje w Nowym Dworze? No, macie, park zrobiliście i muzeum zrobiliście, to jest właściwie najlepszy przykład na to, jak kultura odpowiedzialności funkcjonuje. No, trudno mi się wypowiadać teraz, chyba jestem w najtrudniejszej sytuacji, bo siedzę w dawnym domu Narodowej Wspólnoty Niemieckiej, który był zbudowany w latach 30., ale trzeba przyznać, że to jest kawał dobrej architektury i myślę, że dlatego zaraz te 5 lat po wojnie można było tu otworzyć w pełni wyposażony dom kultury z salą, ze sceną dużą. Do dzisiaj jest dla nas to bardzo duża scena i bardzo duża sala, bo sama scena to jest około 100 metrów kwadratowych z orkiestronem i w ogóle, także no piękne i my próbujemy tutaj, znaczy dbając o to miejsce, cały czas budować już naszą energię. Ale to fakt, że jeśli chodzi o działania takie dbające o przeszłość, to Klub Nowodworski. Myśmy w klubie, jeszcze zanim w ogóle się pojawiłam w Nowym Dworze, klub dbał o cmentarze menonickie, o historię menonitów tutaj na Żuławach. Do dzisiaj to robi, organizując międzynarodowe zjazdy menonitów. Ale to też poszukiwanie legend. To zrobiliśmy kilkanaście lat temu, wydaliśmy pierwszy tomik, chociaż już były opracowane i wydane legendy żuławskie, ale dla nas tutaj, bo też już się utożsamiam dosyć mocno z mieszkańcami, to był też taki ważny moment, bo to było też coś, co i działania edukacyjne, które za tym poszły, o historii tego miejsca, bo wcześniej się mówiło tylko tu żyli Niemcy, tu może wrócą, nie wiadomo i nas stąd wykurzą. To są relacje tych pierwszych mieszkańców, pierwszych osadników żuławskich. Myślę, że też ten rok jest specyficzny, bo to jest rok jubileuszy, 450 lat w ogóle Nowego Dworu, czyli tego miejsca powstania tej miejscowości, 140-lecie uzyskania praw miejskich i 70-lecie naszego Domu Kultury. Ten rok jest bardzo bogaty w historię i w różne działania, które tej historii uczą, mówią i pojawia się i dużo publikacji, i filmów, i rozmów, i działań takich edukacyjnych. Czyli to jest tak mocno nasilone i bardzo oswaja też tych wcześniejszych, dawnych mieszkańców Żuław z dzisiejszymi. Też myślę, że te działania Klubu Nowodworskiego są też takie, które jak gdyby nie ma tego Niemca wroga, tylko był ten mieszkaniec ulicy, nie wiem, Rosengarten czy jakiś inny, która dzisiaj się nazywa Kopernika czy Sikorskiego. Bo też były świetne wystawy, na przykład ta rzadkość domu, zdjęcia z domu, który z wnętrza domu, pokojów, praktycznie bez ludzi. To jak wyglądało to miejsce, dzisiaj wiemy jak wygląda, mieszka tam 10 rodzin, a kiedyś był to jeden dom jednej rodziny. Też to była taka ciekawostka, bo to było zaaranżowane ciekawie i pokazany ten moment opuszczenia tego domu i myślę, że te historie takie, muzeum to jest w ogóle Żuławski Park Historyczny czy Klub Nowodworski, tworzy to muzeum z historii i one bardzo mocno oswajają tych obecnych mieszkańców, jest pomostem pomiędzy dawnymi a obecnymi mieszkańcami i myślę, że to są te działania, które
najbardziej chyba tą historię i oswajają, i jest to no, dbałość o tą przeszłość. Zakładam, że w klubie nowodworskim już się nowe pokolenia pojawiały. Świętej pamięci pan Klein byłby, jak sądzę, dumny i zadowolony z tego, że ten pomysł trwa. Ale w takim zderzeniu, tym co powiedziała pani dyrektor Jolanta Krawczykiewicz, właśnie to odzyskane, a w tym co powiedziała pani, wystawa fotograficzna miejsca, które jest tuż przed opuszczeniem, czyli mamy coś, co jest odzyskane, coś, co jest utracone. I mówię o tym i jakby chciałbym, zwracając się do Krzysztofa, o jedną rzecz poprosić, bo właściwie we wszystkich tych wypowiedziach bardzo istotną rolę odgrywa czas. Wydaje mi się, oprócz właśnie tradycja, dziedzictwo, kultura, pamięć i tak dalej, to nagle pojawia się ta kategoria czasu. A mówiąc w twoim głosie, uderzyło mnie to sformułowanie, że nowoczesność odebrała kulturze czas. I że właściwie w tych działaniach animacyjnych trzeba przywracać czas. Że to jest znaczenie przywracania czasu. I ja myślę, chciałbym, żebyś teraz po wysłuchaniu też tych głosów, które ten czas przejawia się w różnych wariantach, jakby tę rzecz rozwinął, czy do niej nawiązał właściwie. Co to znaczy przywracanie czasu? Czy to oznacza jakby właśnie tę krótką metodykę pamięci, czy to jest coś więcej? Czy to jest coś głębiej niż tylko gra w pamięć, że tak powiem? I włącz mikrofon. Zacznę od włączenia mikrofonu. Ale też od tego, co pani Sulina powiedziała o spotkaniu z Bożeną Scherer, bo ona zasłynęła takim powiedzeniem w Nowym Jorku, kiedy byliśmy tam z kronikami sejneńskimi, mieliśmy warsztaty ze studentami Uniwersytetu Nowojorskiego New School. I ona została zapytana, no ale jaka jest pani tajemnica tego, że te dzieci grają tak dojrzale, żebyśmy grali w awangardowym teatrze spektakle przez dzieci przygotowane. Timothy Snyder uznał, że to za najbardziej prowokującą wypowiedź w ostatniej dekadzie Nowego Jorku. Mianowicie Bożena rzeczywiście powiedziała, w tamtym świecie zabrzmiała absolutnie rewolucyjnie. Powtórz, co ona powiedziała, bo się zawiesił twój głos i to kluczowa rzecz. Bożena po prostu powiedziała, ja mam czas. I to w tym kontekście nowojorskim zabrzmiało rzeczywiście rewolucyjnie, bo tam nikt takiego czasu, 5 lat, na pracę z grupą, na proces, a potem na przekaz pokoleniowy, że to po tych 5 latach wchodzi nowe pokolenie, które przejmuje te opowieści od starszych, ma w nich swoich tutorów i potem mieliśmy dosłownie kilka dni temu premierę 5. pokolenia kronik sejneńskich, które, to zwróćcie uwagę, to już nie jest tradycyjny spektakl teatralny, który pokazujemy na festiwalach, tak, że tylko to jest trwająca od 25 lat opowieść, którą się buduje poprzez pokolenia, która jest wspólnotowa dla całego pogranicza, to znaczy daje miejsce, jest gościnna dla każdej kultury, dla różnych doświadczeń, języków i tak dalej. Buduje taki wspólny dach nad głową, ale nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie długa perspektywa czasu. Więc i to ma wielorakie konsekwencje, bo to się odciska na samym kunszcie i rzemiośle. My często o naszej pracy mówi się, to jest praca amatorów. W najlepszym przypadku, no, to też mi się wydaje nieporozumieniem, bo to co to za amator, który przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat rozwija swoje rzemiosło, swój kunsz, ma ten rodzaj esencji osadzającego się życia, doświadczenia, zanurzenia jak w rzece, w działaniach, wobec tego świata na zewnątrz, który to wszystko urywa, robi tymczasowy, krótkotrwały i tak dalej. Więc to jest jeden wymiar, który wydaje mi się szalenie ważny w tej takiej perspektywie czasowej. Jeżeli mówimy o pracy z pamięcią, jeżeli mówicie o pracy
wobec traumatycznej pamięci polsko-żydowskiej, kaszubskiej, żuławskiej, menonickiej, no to, to wchodzimy w jakimś sensie w te musimy wejść, żeby tworzyć to autentycznie, żeby to nie było uzurpatorskie, żeby to nie było raniące powiedzenie, że ja odzyskuję te buty. Bo no, to może być dla kogoś, kto by zrobił to powierzchownie i tanio, że tak powiem, mogłoby być raniące. Tak, tak samo my mamy taki dylemat z naszą synagogą w Sejnach. Ile lat zabrało nam to, żeby o tej synagodze powiedzieć nasza synagoga. To było takie doświadczenie moje. Dali w taką podróż po swoich światach wielokulturowych, to zadziwiali mnie tym językiem, a to jest nasza synagoga. Ale za chwilę ten sam człowiek mówił, ale to jest nasz kościół katolicki, a to jest nasza kircha protestancka. Tak jak u pani Suliny, sami swoi. Tak? Niemcy, Kaszubi, sami swoi. Że znowuż wracamy do tego, ale żebyśmy my teraz, ci nowi na Żuławach, ci nowi w Sejnach, ci nowi w synagodze, w Słupsku i tak dalej, żebyśmy mieli wiarygodność tak, tego rodzaju działań, musimy odzyskać czas, to co mówiłyście o zrozumieniu, o poznaniu, o jakiejś wiedzy, ale jednocześnie mieć czas na kontynuację, na rozwijanie tego, na dawanie temu nowego życia. I tutaj chciałbym na moment wrócić do tego, co powiedziałeś, Cezary, o samej tradycji, co jest w tym, jak ona może być konfrontowana ze współczesnością i tak dalej. Czy na przykład nowoczesne media, instrumenty, narzędzia nie przeciwstawiają się tradycji. Otóż moje rozumienie tradycji jest nie w zachowywaniu przeszłości, tylko w jej kontynuowaniu, w nadawaniu jej ciągłości. To jest walka o muzealną gablotę, która też jest ważna i archiwum i muzeum ma swoją funkcję do spełnienia. Natomiast to, co jest u nas w Krasnogródzie, w Dworze Miłosza, to jest świadomie przez nas nazywane nie muzeum. To, co mamy w Sejnach, jest świadomie nie muzeum żydowskim, tylko żywym centrum kultury, które pracuje nad ciągłością tego, co dziedziczymy, ale też ma odwagę i możliwość, i wolność tworzenia rzeczy innowacyjnych, awangardowych, nowoczesnych, buntujących się wobec tradycji. Nie, tradycja nie będzie żywa, jeżeli nie będziemy się wobec niej buntowali, jeżeli nie będziemy mieli świadomości samokrytycznej, jeżeli tradycja będzie tylko apologetyczna, to tak jak z historią, ona wtedy wynaturza się w jakiś rodzaj ideologii. Musimy dawać jej ten aspekt krytyczny zmiany, bo inaczej sprzeniewierzamy się w jakiś sposób ciągłości żywotnej, prawda? Zaczynamy to obudowywać jakimś murem, który niebezpiecznie nas od rzeczywistości odgradza. Otóż, no zobaczcie, cała nasza rozmowa to jest cały szereg powiązań, tak? Bo mówiliście o naszych Kaszubach w pograniczu, czyli Wojtku Schroederze, Bożenie Schroeder, Kasprze Schroederze. Oni tworzą teraz muzykę klezmerską, orkiestrę muzyki klezmerskiej. Byliśmy niedawno w Galilei, przyjechaliśmy cały Izrael z koncertami, gdzie było pytanie, ale czy to jest autentyczna muzyka, tak? To znaczy, akurat w tym kontekście, myślę, że Holokaust ma tutaj coś na rzeczy, prawda? Że nikt nie pyta, nie wiem, Koreańczyka, dlaczego, czy jest autentyczny grając Chopina, prawda? Natomiast pytamy, czy ktoś, kto nie jest Żydem, a gra muzykę klezmerską, jest autentyczny. Jest jakaś pamięć, jakieś doświadczenie bolesne z przeszłości, które w ogóle takie pytanie stawia.
Ale dla mnie też jest pytanie, czy kiedykolwiek ktoś odkryje, ile jest elementów muzyki, świata duchowego kaszubskiego w orkiestrze klezmerskiej sejneńskiej. Ile Kacper Schroeder dał swojej kaszubskiej duszy, ile Wojciech Schroeder, aranżując te utwory i tworząc nową muzykę z nich, zawdzięcza to swojemu dziedzictwu kaszubskiemu, prawda? A Wojtek jeszcze przy okazji jest też maestro parafialnego chóru litewskiego w naszym kościółku w Żegarach. I oczywiście to jest muzyka litewska, stara, tradycyjna, tam śpiewana, którą się modlą, ale ja przecież tam czuję aranżację Wojtka, ja tam czuję elementy, które on wprowadza z własnej kultury. Otóż tym jest właśnie tradycja, że ona cały czas jest gościnna dla różnych nowych życiowych elementów, które ją nieustannie wzbogacają, weźcie teraz Kroniki Sejneńskiej, gdy ich chyba nie byłoby w takiej postaci, jak je stworzyła Bożena Schroeder, gdyby nie słupska tradycja teatru amatorskiego Stanisława Miedziewskiego, Mieczysława Giedrzyckiego. Jednak są mistrzami. I to jest ta tradycja, która naprawdę zdobyła wysoki poziom teatru, takiego kunsztu, z której my korzystamy w Sejmie. Też niedawno byłem na Żuławach, niedaleko Drewnicy, żeby odkryć tam tajemnicę dworu krasnobrudzkiego, tego słynnego bębenkowego rewolweru, którym Miłosz chciał popełnić samobójstwo, będąc w Krasnogródzie. Znalazłem go w domu na Żuławach, dlatego że ta rodzina z Krasnogrody została po wojnie, wyemigrowała właśnie na początku na Żuławę, zanim potem zamieszkała w Sopocie i tak dalej. Więc zobaczcie, jak te wszystkie historie są ze sobą splecione, tak? Że mówimy tutaj o żywej tradycji, która pulsuje pomiędzy nami, tworzy nowe, innowacyjne formy i jest nasza w tym takim słowie, że to są sami swoi właśnie poprzez te koneksje, tak? Poprzez nasze dialogowanie, poprzez to, że jednak żeśmy Cezary ku twojej boleści, ale wyemigrowali do Sejmu i ruszyli w drogę, ale stworzyliśmy nową tradycję. Widzisz, w aspekcie tradycji jest też to, że ona, tradycją dla mnie jest to, że czas, miejsce potrzebuje od ciebie nowych rytuałów, nowych tradycji, których wcześniej nie było. Że w synagodze odbywają się zaduszki, jak nigdy w świecie się wcześniej nie odbywały. Że nigdy nie było sytuacji wcześniej życia po Holokauście w jakichś miejscach. My musimy do tej sytuacji tworzyć nowe rytuały, nową tradycję. Bo i to jest organiczne, i to jest autentyczne, dlatego ta muzyka orkiestry klezmerskiej jest tak autentyczna. Dużo bardziej autentyczna niż festiwalowa muzyka profesjonalnych klezmerów na międzynarodowych festiwalach. Dla nich wszystkich przyjazd do Sejm i usłyszenie tej orkiestry w synagodze jest naprawdę przeżyciem, jakiego nie mają na multikulti festiwalach, prawda? Więc o tą jakość się troszczymy. I w tym sensie musimy cały czas tworzyć nowe rytuały, nowe tradycje, które stanowią wyzwanie wokół czasu, w którym żyjemy, którego wcześniej takich sytuacji prawdopodobnie wcześniej nie było. Nie było opuszczonej świątyni w środku Sejm, którą mogliśmy zagospodarować i stworzyć tam taką sejneńską agorę, jak sejneńszczanie na nią mówią, czyli miejsce spotkania różnych kultur, różnych ludzi i tak dalej. To jest, jeżeli byśmy to odebrali tradycji, uznali, że to są formy, które jej się sprzeniewierzają, które nie są swoje, to wtedy w moim przekonaniu dokonujemy jakiegoś niebezpiecznego gwałtu i zaczynamy być w takiej sytuacji. Teraz mi się przypomniał, może pamiętacie tę scenę z filmu Pawlikowskiego Zimna wojna. Na początku tego filmu jest taka sytuacja, jak powstaje zespół pieśni i tańca. Jest kompozytor, jest choreografka, etnografka i oni są zachwyceni, jadą takim gazikiem, bo nagrali wielogłosowe pieśni łemkowskie, które mogą być dla nich bardzo ciekawym repertuarem. Pamiętacie, jest taki kierowca, Kaczmarek, który ich prowadzi, który odwraca się do nich i mówi: ładne, szkoda, że nie nasze. Tak? I ten moment, kiedy oni się dowiadują, że z tą muzyką nie są swoi, zresztą historia potem jest bardzo ciekawa, to Kaczmarek
zostanie dyrektorem tego zespołu narodowego pieśni i tańca. Kompozytor będzie musiał wyemigrować na Zachód i dowie się od konsula ambasady polskiej, PRL-owskiej, że nie jest prawdziwym Polakiem. Otóż to jest moment, w którym to ideologia i totalitaryzm nam mówi i wykreśla ważną, istotną granicę, co jest nasze i co nie nasze i za co musimy zapłacić bardzo ostrą cenę. Moje pytanie byłoby, czy my już żeśmy się uporali z tym PRL-owskim kaczmarkiem, czy ciągle nie mamy takiej tendencji, prawda, żeby ostro zakreślić i powiedzieć tym Łemkom, tym Kaszubom, tym Litwinom, czy jeszcze komuś innemu, prawda, że są nie nasi, tak, że i wykluczyć ich, napiętnować, nastygmatyzować i tak dalej. Otóż to jest pole, w którym właściwe, głębokie rozumienie tradycji ma coś do powiedzenia, ma coś do odzyskania. Okej. Okay. Sulina, myślę, że my moglibyśmy również powiedzieć w naszym środowisku kaszubskim, że są tacy, którzy powiedzą, to nie jest nasze, to nie jest nasze, że nie, na imprezach kaszubskich nie powinno się tego grać albo nie powinno się tego pokazywać, bo to działa to w każdym kręgu, znajdzie się ktoś taki, kto powie, fajne, ale szkoda, że nie nasze i lepiej na przykład tego unikać. I czasami paradoksalnie w tych środowiskach, powiedziałbym, mniejszościowych, trochę zamkniętych, może nawet być poziom tego odrzucenia czy niechęci wyższy niż w takich społecznościach, które są wymiksowane. Oczywiście bardzo ładnie powiedziałeś, że my wszyscy się jesteśmy powiązani. No taki to był dobór, taki to był dobór. Dobrze, tradycja jest gościnna, to jest w moim przekonaniu taka mocna teza. Tradycja musi być gościnna, aczkolwiek wiemy, że są różne reguły gościnności. Dobra tradycja jest gościnna. I teraz tak sobie pomyślałem, myśląc o tym, czego doświadczam na co dzień w bytowie, robiąc różne rzeczy, to właśnie chyba to, że próbujemy, aby te różne nasze tradycje i to nasze miejsce było gościnne dla różnych ludzi. To jest być może ta kategoria kluczowa. Mam teraz pytanie do osób, które się przysłuchują, uczestniczą w naszej, czy przysłuchują, bo my oczywiście jesteśmy w stanie rozmawiać i tutaj mamy jeszcze tematów, zresztą pojawiło się cały szereg, ale chciałbym jednak, aby pojawił się taki moment, w którym ktoś, kto chciałby spośród słuchających, uczestniczących, zadać pytanie albo się zgłosić, to może w tej chwili to zrobić. Co powiedziałem, ale jak nie zobaczy, to oczywiście będę przyglądał się i czatowi, i mikrofonom. I jeśli nie, to proponowałbym, chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną sobie taką rundkę zrobili. I chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiła pani Monika i co mnie też w kontekście elementu dziedzictwa, kultury i też takiego poczucia swojego miejsca, a właściwie to pojawiało się we wszystkich wypowiedziach, mianowicie element krajobrazu. Nie będę już pani Moniki o to pytał, bo już do tego wprost nawiązała. Ale chciałbym zapytać panią Jolantę Krawczykiewicz, to może dziwne, bo ktoś powie, no tak, ale jaki krajobraz jest w mieście? Ale przecież my wiemy, że ten nasz, powiedzmy tutaj ze środkowego wybrzeża, niektórzy mówią taki właśnie sentymentalny, trochę taki, no właśnie o tej porze roku, trochę przyczajony, przydymiony, zamglony, trochę melancholijny. Nie bez kozery urzędnicy niemieccy dostawali culagę za to, żeby jechać tam na Daleki Wschód i w tych zimnych, reumatycznych klimatach funkcjonować. Jak myślicie, i to też pytanie do Suliny, czy ten krajobraz, w którym my funkcjonujemy, a nie myślę o wartości, tylko o takim wymiarze tym ekologicznym, sensu stricte, fizjograficznym, ale myślę raczej o krajobrazie duchowym, o krajobrazie pewnym przeżywanym, bo Krzysztof też trochę do tego nawiązał, chociaż tam pewnie byłaby dłuższa opowieść o duchowym krajobrazie wokół Krasnoludy, no tego, co je, a Wigry, a wszystko,
i inne. Każdy z nas ma pewną taką pamięć, ma pewne doświadczenia, ma pewne swoje przeżycia. Jak myślicie, czy ten krajobraz jest tym, co pozwala ludziom odczytywać, czy identyfikować się z tym miejscem, czy tworzy czasami barierę? Ja powiem, że kiedy rozmawiamy na przykład z osobami, które tutaj przyjechały jako wysiedleni, Ukraińcy, to często, to do dzisiaj pokutuje w opowieściach, że to był inny krajobraz, to był inny świat, że ta historia właśnie ekologiczna, nie, to zderzenie z tą inną ziemią, z tymi kamieniami, z tym lasem, z tymi wiatrami, z tym, no wszystko było po prostu inne. I to wszystko inne powodowało, że ja nie czułem się u siebie. Przecież Żuławy są specyficzne, nie? Te rowy, to wszystko depresyjnie. I jaką trzeba wykonać pracę, żeby zidentyfikować się też z tym krajobrazem. Czy nadal jest to pewna bariera? To ja nie ukrywam, bo to w rozmowach, dlaczego mnie to interesuje, bo w rozmowach, które my gdzieś tutaj toczymy, to się bardzo często pojawia. To się bardzo często pojawia i to, co więcej, wychodzi w momentach, których byśmy kompletnie się nie spodziewali, na przykład w opowieściach biograficznych, rodzinnych, nie? Że wysiedliśmy i tu inaczej pachniało. Już na poziomie doświadczenia zmysłowego było zupełnie inaczej. Tu słońce inaczej grzało, deszcz był inny, woda smakowała inaczej. Wszystkie takie zmysłowe doświadczenia, które gdzieś się bardzo głęboko osadzają. Czy z takim czymś się spotykacie w swoich światach? Pani Jolanto, proszę bardzo. Tak, to właśnie, to niesamowite, bo znowu mi się parę ścieżek w głowie uruchamia. W ubiegłym roku realizowaliśmy takie działanie z Agatą Dyczko, reżyserką pochodzącą z Darłowa, czyli nieopodal Słupska, i z Instytutem Goethego, i z artystami niemieckimi. Co słychać nad Słupią? I to, co słychać nad Słupią, było bardzo dosłowne. Czyli Agata płynęła najpierw kajakiem, nagrywała dźwięki tego, co po obu stronach rzeki było słychać. Nagrywała to, co w rzece, to, co przypadkowe i to, co tam sobie też znalazła, takie miejsca, w których celowo nagrywała pewne rzeczy. A później przez wiele miesięcy działań zwróciliśmy uwagę na rzekę. Czyli to, co kiedyś w przeszłości było takim elementem budującym to miasto, bo ono powstało przez taki bliski transport rzeczny do morza, jak większość. I później zapomniane, zarośnięte, często brudne, z jakąś przystanią kajakową, ale też nie do końca szanowaną przez mieszkańców. Nagle zaczęliśmy artystyczne działania realizować nad rzeką. I się okazało, że może zacznijmy właśnie od posprzątania tej rzeki. I też taki właśnie wzruszający moment, kiedy pani prezydent założyła kalosze, założyła rękawice, zanurzyła się w tej brudnej wodzie i powyciągała śmieci takie, że jak dzisiaj jeszcze na wspomnienie mi wstyd, co ludzie do rzeki wrzucają. A nie wpadliście na to, żeby z tego zrobić wystawę? Nie, sprzątnęliśmy, to by wiedzieli. A nie. No niestety, sprzątnęliśmy. Ale było to okropne. Natomiast zadziały się tam różnego rodzaju instalacje, koncerty, ludzie wyszli nad rzekę i zaczęli wspominać, jak to było po wojnie, jak to było w latach 50., 60., kiedy ta rzeka była takim właśnie łącznikiem, gdzie się spotykali na piknikach, bo kiedyś to taki był naturalny obyczaj, jak nie było tylu restauracji, pubów i kawiarni jak dziś, że to takie tereny łąkowe przy rzece były miejscem spotkań. I to było też dla mnie samej odkrycie, bo nie jestem amatorką sportów takich wodnych, kajakowych czy wędkarskich.
nie zwracałam do tej pory uwagi na te tereny, choć Teatr Rondo grał ogromne widowiska plenerowe nad rzeką i to był taki jeden element raz na jakiś czas, gdzie współgraliśmy z tą rzeką. Ale to też było bardzo, bardzo istotne doświadczenie, myślę, że nie tylko dla twórców, ale dla wielu mieszkańców i myślę, że to działanie takie przenoszące się w społeczne działania, czyli w takie zaangażowanie właśnie w ekologię. Ale też mieliśmy taki pomysł w ubiegłym roku spisania historii ludzi, którzy się osiedlają w tej chwili w Słupsku, wybierając ten Słupsk świadomie, żyjąc kiedyś gdzie indziej, a na przykład w Izraelu. Pojawił się tu w Słupsku 4 lata temu człowiek, który postanowił właściwie od 58 roku mieszkał w Izraelu, a od 4 lat mieszka w Słupsku. I taka jego opowieść, dlaczego Słupsk, albo opowieść ludzi, którzy sprzedali mieszkanie na krakowskim Przedmieściu i kupili w Słupsku, dlaczego Słupsk, opowieści różnych ludzi, młodych, starych, dojrzałych, niedojrzałych, dlaczego ten Słupsk jest bardzo interesująca i łączy się właśnie z krajobrazem, z przestrzenią, z taką otwartością, ta otwartość architektoniczna przenosi się również na otwartość, myślę, w takim odczuciu duchowym. Okej, okay. Sulina, to doświadczenie, właściwie wydawałoby się dość oczywiste, jak mówimy o Kaszubach, no to oczywiście jest jakiś krajobraz, ale przecież mamy też odczucie niszczenia tego kraju, czy destruowania tego krajobrazu, czy jego degradowania. Czy to właściwie się pojawia też w kategoriach pewnej troski, przeżycia, jakiegoś smutku, czy też zabiegów na przykład, żeby chronić to, co jest ważne, charakterystyczne dla nas? Zdaje się tak, bo można byłoby wiele rzeczy powiedzieć, bo krajobraz, jak pan profesor zapytał, to chciałam osobistą taką refleksję nad tym, że tak jak ja się wychowałam w wieżycy, w lasach takich wyższych, drzewa wyższe, pagórkowaty teren, to zawsze do tego tęsknię. Tak? Mieszkam tutaj bliżej Sierakowic, jest bardziej płasko, wypłaszczone są niższe drzewa, a ja jak się tylko pojawiam w lasach, gdzie są wysokie, to czuję, że to jest kawałek jakiś gdzieś mój, takie jakieś tęsknoty. Znowuż jak jeździliśmy na przykład tutaj z paniami z okolic Sierakowic do Swołowa albo na Żuławy, to z takich zdań, którymi się dzieliły, ojej, ale tu płasko, ojej, chyba bym nie mogła mieszkać, albo co za wielkie pola, jakoś tak dziwnie, nie? To takie rzeczy, Przepraszam, myślę, że... Sulina, jak pani Moniko, jak to jest? Żuławy krajobraz dla konesera. To trzeba umieć docenić tam właśnie, smakować. Tak, ale to jest taka reakcja też osób, które mniej wyjeżdżają, bardziej są u siebie, tu się czują swoją, musi być miedza, tak jak patrzę, tu są wokół pola i ten krajobraz chyba niewiele się zmienił powojenny. Jest więcej domów w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, ale nadal jest takiej przestrzeni do oddychania. Znowuż jak ja uwielbiam wyjeżdżać do Słupska, na ziemię słupską, bo ja czuję powietrze, że tam jest czym oddychać, a poza tym śladami dworów i czytając znaki architektury przestrzeni, to dla mnie jest ważne, bo sama poszukuję, gdzieś szukam tej wielokulturowości w takim wymiarze. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą architekturę, tęsknotę i tak dalej, to widać na plenerach twórców i malarzy nieprofesjonalnych, że na przykład bardzo często naturalnie pojawiają się krajobrazy w ich pracach, na przykład malarskich, tak, czy rzeźbie, czy też no, chałupy dawne kaszubskie, których już tak naprawdę nie ma, te tradycyjne. Gdzieś to w tęsknocie te obrazy z dzieciństwa. Ale Sulina, czy to jest sentymentalizm, czy to jest jakieś przeżycie tożsamościowe, powrót do czasu dzieciństwa, czy jakiś głos rozpaczy, że na przykład już znika? Jak myślisz? Może nie głos rozpaczy, ale tęsknota i gdzieś takie elementy tożsamościowe, tak? I taka świadomość tego, że co to zostawi na obrazie, gdzieś zostanie. Może ktoś to zobaczy, może się zainspiruje. No zresztą to jest u nas też bardzo wymierne, bo tak jak w latach 80. nasi malarze jeździli do wsi Piotrowa, niedaleko której jest wieżyca. I w tamtych latach było 17 tradycyjnych chat kaszubskich pod strzechą. Minęło 30 lat, została jedna w ruinie. Przetrwały na obrazach, wspomnieniach, może gdzieś w opisach. Więc ten krajobraz się zmienił.
Ale to myślę, że to bardziej taki gdzieś sentyment zachowania, bo też widzą, że czasy się zmieniają. Natomiast mieliśmy też taki wątek malowania, realizowaliśmy warsztaty malowania na szkle, tego tradycyjnego kaszubskiego. Na ogół były to panie nauczycielki, instruktorki i tak dalej, ale raz robiliśmy dla naszych grup rolników, których przygotowaliśmy do nowych czasów wejścia do Unii Europejskiej. I pamiętam zderzenie. Warsztaty dla nauczycieli, którzy na początku dokładnie tę kreseczkę, te kwiatuszki przerysowywali, to musiała być praca taka, dużo się przygotowywali, zanim zaczęli. Natomiast nasze panie i panowie z rolnicy, oni po prostu podeszli do tego tak bardzo naturalnie, usiedli, malowali i kwiaty na przykład, malowali te, które bardzo łatwo im to przyszło. Malowali to, co widzą wokół, to, co na co dzień, to, co ich otacza. I to naprawdę było takim dużym zaskoczeniem, a dla osoby, która prowadziła pana Edka, tak właśnie że, takim zaskoczeniem, że podeszli do tego tak bardzo naturalnie, że to po prostu wyszło, jakby to było głęboko gdzieś w nich osadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dbałość o klimat, ale o przyrodę, to takie tematy, to od nas, znaczy myślę, że to jest odpowiedzialność nas, organizatorów, znowuż liderów, reanimatorów, żeby rozmawiać na te tematy, bo one gdzieś są obok, śmieci były wyrzucane, teraz już jest ich mniej, natomiast myślę, że tutaj bardzo ważne jest pokolenie młodych ludzi, którzy patrzą inaczej, oni widzą inaczej i przez młodych można też działać bardziej efektywnie ze starszymi. To tak, co widzę wokół miejsca, w którym żyję teraz, tak? Okej, dzięki. Słuchajcie, mili Państwo, no wątków mieliśmy bardzo dużo, kartek zapisałem sobie sporo. Jakby dziękując za udział, jeszcze takie elementy, które wokół których, jak sądzę, będziemy też krążyli jutro, bo jutro będziemy nie tylko prezentowali wyniki naszych badań, czyli naszych rekonesansów w terenie, naszych rozmów, naszych wywiadów i tak dalej, ale zaprosiliśmy też do zaprezentowania się liderów tych społeczności, w których my tam byliśmy. Myślę, że to będą ciekawe opowieści. I Krzysztof w pewnym momencie powiedział, że macie wy, panie i my, mamy farta, bo mamy instytucje. Od razu wtedy to mnie to uderzyło w tym sensie, bo wczoraj też, kiedy dyskutowaliśmy o społeczeństwie obywatelskim, niezależnie od obiekcji pani profesor Jacyno dotyczącej ambiwalencji kategorii społeczeństwa obywatelskiej, ale ja wtedy też mówiłem o wielkiej wartości ładu instytucjonalnego. I we wszystkich obszarach, to jest również w obszarze kultury, bo przecież wiemy, że początek procesu transformacji wymiótł nam niemałą część instytucji kultury. Właściwie ciągle chyba jesteśmy w takiej traumie instytucjonalnej, potransformacyjnej, ale jednocześnie ten skarb właściwie w postaci samorządowych instytucji kultury, których przecież kondycja bywa bardzo trudna, ale też takie poczucie obowiązku dbania o ten ład instytucjonalny. Choć ja znam na Kaszubach i na Pomorzu samorządy, w których nie ma takiego specjalistycznej, wielodziałowej instytucji kultury, jaką jest Ośrodek Kultury, ale na przykład wtedy te zadania przejmuje biblioteka, która świetnie czasami realizuje zadania Ośrodka Kultury. Czasami to jest OSP, czasami jest to organizacja albo kilka organizacji, które jednak jakoś się stabilizują. My zresztą, kiedy robiliśmy nasze badania nad poszerzonym polem kultury, pokazywaliśmy, że te instytucje przeżywają głęboką transformację. One zmieniają się, jeśli idzie o profil działania, jeśli idzie o cele, które stawiają, albo cele, do których one zostają zachęcone czy zmuszone, co bywa przecież trudne i dość kłopotliwe. Ale mimo wszystko pokazywaliśmy, że instytucji przybywa, że tworzą się instytucje nowego typu. I wydaje mi się, że jest to jedno z ważniejszych osiągnięć Polski
nie tylko okresu potransformacyjnego, ale po roku 45. Panie mówiły o tym, kiedy zaczęły się wasze instytucje kultury. Ja jestem niemal pewien, nie wiem jak w Nowym Dworze, tak, to prawda, ale w Słupsku jestem niemal na 100% pewien, że pierwsze instytucje powstawały od razu po roku 45. Myślę nie tylko o bibliotece, ale przede wszystkim jakieś stowarzyszenia kultura i sztuka i tak dalej. Wtedy to był nieprawdopodobny wybuch aktywności kulturalnej. Ona została potem zduszona po roku 49, ale nigdy konsekwentnie do końca. I te instytucje w zasadzie przetrwały, one były potem tworzone. Pierwsza fala właśnie takiej decentralizacji po 56 roku. I tak na dobrą sprawę, myśmy w okres transformacji po 89 roku wchodzili z wykształconą strukturą instytucjonalną w sferze kultury i ona w zasadzie przetrwała mimo głębokiej transformacji ustrojowej, w takim sensie, że przejęły to samorządy lokalne. Proszę Państwa, profesor właśnie zadzwonił, że rozłączył się internet i właściwie może i dobrze, bo jest 17:28. Więc tak faktycznie możemy skończyć o czasie. Może jeszcze ktoś z Państwa chciałby na koniec coś powiedzieć? Ja chcę Wam podziękować bardzo, bardzo, bardzo wszystkim, bo mam naprawdę notatek inspiracji i radości z tego spotkania, choć obawiałam się, czy ono online będzie tak inspirujące. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę sporo. Ja również. Wiesz, bo... mam nadzieję, że się jeszcze poza tym spotkamy w realu. I bardzo Was serdecznie zapraszam do Górnicza. Może byśmy jakieś seminarium czy taki warsztat mogli. Chętnie się też zawsze do Was wybiorę. Ja, ponieważ robię podróż na wschód w październiku, to już się wpraszam. O, świetnie. Na chwilę. Również Państwu dziękuję, bo no, dla mnie mocno inspirujące i też widzę te różnice między nami, mimo wielu podobieństw, ale też bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja tak się przysłuchując z boku dzisiaj, ale jutro jest nasz dzień, to znaczy dzień nasz badaczy między innymi i także lokalnych liderów, którzy są reprezentantami gmin, które badaliśmy. No bardzo się cieszę, że że Państwa ustalenia, jest Pan Profesor, że tylko dokończę, że nasze ustalenia nie są, jakby idą w parze z tym, co Państwo mówią. To mnie trochę uspokoiło, że jutrzejszy dzień nie będzie całkiem o czymś innym. Może innymi słowami, może trochę i w innym języku, może w żargonie naukowym. Bardziej, ale na pewno też dla nas badaczy w tym projekcie było to bardzo inspirujące. Ja tu trochę profesorowi pisałam w międzyczasie, jak to się świetnie będzie pewnie dopełniało to, co Państwo mówią z tymi konkretnymi lokalnymi przypadkami, o których będziemy mówić i które będziemy słyszeć jutro. Między innymi Paweł Żmuda z Główczyc, świetnie myślę, w ten krajobraz się wpisze, ale pewnie nie tylko on. Ale jeszcze bym tylko powiedziała, że ta nasza przygoda się nie kończy, bo część z Państwa pisała do nas artykuły, teksty, które się pojawią w książce. Będziemy się jeszcze też z Państwem kontaktować w tej sprawie. Krzysztof, pamiętasz o tekście, nie? O tym wywiadzie. Tam weź z Bałgosią zagadaj, żeby powstał, bo poczekamy. Tak, że czekamy z niecierpliwością. Przepraszam, że zniknąłem, coś na mojej wsi po prostu nie zadziałały, dzwony zaczęły bić, internet się skończył. To znaczy, że czas jest po prostu kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za niezwykle ciekawą rozmowę. Cieszę się, że dotarliśmy, połączyliśmy się mimo drobnych przygód. Będziemy publikowali teksty, ukażą się jeszcze w tym roku. Będziemy kontynuowali badania. Myślę, że będzie tych pomorskich, polskich, kresowych, pogranicznych opowieści jeszcze
dużo. Pamiętajmy, tradycja jest gościnna. Dzięki, do zobaczenia gdzieś tam na trasie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. A.